Okej, marzec to jest miesiąc pod znakiem koszykówki akademickiej, więc jak koszykówka akademicka, to ponownie widzimy się z naszym ekspertem z wypożyczenia, Maciek Staszewski, znany szerzej na Twitterze jako Maciek Wooden, twórca Post Prime, udziela się również na podcaście specjalnym. Witam Cię, Maciek, ponownie. Cześć, witam. I dzisiaj, tak jak już powiedziałem, porozmawiamy sobie o prospektach, bo jak dobrze wiem, to March Madness zaczyna się dzisiaj w nocy czy jutro w nocy, bo tam jakieś mecze już dzisiaj widziałem. Mamy First Four na początek teraz. Są takie drużyny, które były na granicy turnieju plus zwycięzcy turnieju z tych najmniejszych konferencji. A potem od czwartku ruszamy już 64 drużyny i zaczyna się szaleństwo. Tak, teraz te cztery drużyny, chociaż często już były takie sytuacje, chyba ostatni raz 10 lat temu, jak ta drużyna z tego, która grała w tym First Four, weszła aż do Final Four potem. Bo chyba w 2011 roku bodajże była taka historia, że oni tam po prostu przechodzili cały czas. Jeśli ktoś uzupełniał bracket przed First Four i tam było ta pozycja była taka, że masz dwie drużyny łamane, jedna na drugą w pakiecie zawsze. I ta łamana drużyna przechodziła aż do Final Four, wyszła po prostu taka rzadka sytuacja, to się nawet to zdarza, więc March Madness ma to do siebie, że masz masę takich kompletnie nieoczekiwanych, szalonych rozwiązań. Zresztą stąd się bierze to March Madness. A w tym roku, tak jak ja się bardziej ogarniam w tych graczach niż w samych zespołach, szansach tutaj kto gdzie wygrywa, ewidentnie i na moje oko, i dużo bardziej okiem ekspertów, jak się słucha ich na temat tegorocznego March Madness, jak to zostało wylosowane fajnie, albo nie wylosowane, tylko jakieś magiczne ciepłe kuleczki, to jest bardzo dużo potencjału na te upsety i wszyscy typują, że już po pierwszej rundzie żaden bracket nie przetrwa tej pierwszej rundy, bo będzie szaleństwo kompletne. I szczerze mówiąc, jest ciekawie, bo mamy drużyny, które są naładowane prospektami, a wielu faworytów w ogóle nie ma nikogo, kto by wszedł do pierwszej rundy, a nawet być może do draftu. To jest samo to sobie jest ciekawe. Masz doświadczone bardzo drużyny, które wyjdą po prostu i będą tam cisnęły. Będą cisnęły na doświadczeniu, na zgraniu. A masz też taki na przykład Duke, który ma cztery prospekty do pierwszej rundy, bo według ESPN-u chyba nawet cztery do top 20. I też to będzie takie odskocznie, będą bardzo różne drużyny. Fajny turniej się zapowiada. A propos tych braketów, no to znając życie, pewnie na bieżąco będziemy informowani, jaki procent z tych jakby złożonych przed rozpoczęciem March Madness cały czas jest aktualny, bo to zawsze po każdej rundzie tak naprawdę się przewija. Z ważnych informacji jeszcze jest taka, że tegoroczne March Madness, a przecież na pewno mecze Baylor plus te wybrane, dzisiejszy mecz o 23:30 też już będzie na antenie Canal Plus Sport, tam z numerkiem chyba 2, zależy jak tam zostanie rozpisane. No i dla nas ten March Madness ponownie będzie szczególny, bo mieliśmy Przemka Karnowskiego, a w tym roku mamy Jeremiego Sochana, który no od początku sezonu nam rośnie w draftach, w mokach, nie w draftach, draft jeszcze będzie, tak jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, którego Maciek czerwca? 23 czerwca. 23 czerwca draft, 17 maja loteria, jeśli dobrze pamiętam. I a propos Jeremiego Sochana, zaczynał w mokach z pozycji powiedzmy tam 40, 33, gdzieś takie były jego notowanie po pierwszych spotkaniach w NCAA. Teraz coraz częściej widzimy go już w loterii draftowej i tutaj już rozmawialiśmy przed rozpoczęciem, że dla osób, które śledzą poczynania Jeremiego czysto statystycznie, patrząc na rubryki, no to może być zastanawiający fakt, że on aż tak wysoko rośnie w tych draftach, no bo czy Sam Vasin ma go na miejscu numer 12, ESPN też z tego, co patrzyłem, ma go w loterii draftowej, a tak naprawdę nasz Jeremy notuje 8,8 punkta, zbiera, już tutaj patrzę, 6,2 piłki, rozdaje niecałe dwie asysty. To wszystko robi na 48% z gry i 30% z ołku, więc statystycznie no szału tutaj nie ma, ale Jeremy ma, tak jak fajnie to powiedziałaś przed rozpoczęciem nagrywania, ma wszystkiego po trochu, bo ma swoje przebłyski w kreowaniu rzutu, ma swoje przebłyski, jeżeli chodzi o odnalezienie kolegów na parkiecie. Potrafi grać na piłce, no ale tutaj kluczem w jego osobie jest chyba na ten moment obrona i ta żelazna defensywa, szczególnie patrząc, że jest no, obok Jalena Durena najmłodszym zawodnikiem w pierwszej rundzie chyba, bo to są jedyni zawodnicy, którzy będą mieli 18 lat w momencie draftu. Wiesz co, on ma coś takiego fajnego, że on po pierwsze trzyma się swojej roli w ramach tej roli się rozwija. Czyli on został w Baylor najpierw wykorzystany do
grania jakby jako taki poza piłką zawodnik, który tylko dostaje piłkę, to ma albo od razu rzucić, jeśli dostają za linię za 3 punkty, albo ma być w ruchu, kiedy ją dostaje i atakować kosz wtedy. On gra często nawet i w tej roli się sprawdzał, w związku z tym mu ją rozszerzali. To jest taki program, który stawia na zawodników, którzy się słuchają jakby trenera, którzy się realizują swoje roli. Jak twardo bronisz i dobrze bronisz, to masz szansę na większą minutę. A Sochan jest bardzo... On jest bardzo dobrze zbudowany jak na zawodnika, zwłaszcza tak młodego w drafcie. Jego dokładnych parametrów jeszcze nie pamiętam, ale to jest bodaj 6-9-104, więc jak na NBA bardzo dobre, już bardzo 18 lat. Tak jest, a on gra nawet, on gra często nawet smallballowego centra w ogóle w tej drużynie, co jest dość niesamowite właśnie w tym wieku zwłaszcza. I szczególnie teraz, gdy ten podstawowy center Baylor no, zakończył już sezon przez kontuzję. Tak jest. Jest bardzo dobrym atletą, kiedy może się rozpędzić bez piłki. Z piłką jeszcze, piłka mu jeszcze troszeczkę przeszkadza w koźle, kiedy tam musi zaatakować mocno obręcz, ale z kolei jak już ma tą piłkę, to się nie boi kontaktu, przez co wymusza wolność skutecznie. Których nie trafia, to jest inna rzecz, ale dosyć skutecznie je wymusza. Dosyć skutecznie, nie boi się w ogóle gry przez kontakt. Atakuje kosz, tak. Mówię, dużo lepiej to wygląda, kiedy jest, dostanie piłkę z ruchu bez kozła i wtedy po prostu może iść do obręczy, to wtedy widać taką eksplozję w kroku. Nie umie tego z piłką jeszcze tak za bardzo pokazać, ale to myślę, to jest kwestia czasu. To, co jest bardzo ważne, to w trakcie sezonu dodał do swojej gry taki fadeaway po spinie. I to jest ruch, który aż się śmieją skauci z tego, że nie widzieli, żeby on go spudłował. Ma taki bardzo charakterystyczny. On kozłuje raz, dwa razy tyłem do kosza, robi taki spin na obrońcy i przez lewe i prawe ramię w obie strony jest w stanie to zrobić. I oddaje taki rzut dosyć wysokim łukiem wtedy, który wpada. To fajnie wygląda, bo skauci widzą od razu, że gość rozwija swoją grę, dodał go to move jakiś. To jest też bardzo ważne. I też ważne jest to, że jego rzut za trzy wygląda bardzo dobrze technicznie. On nie wpada jeszcze zbyt skutecznie, jak sam mówiłeś, ale wygląda dobrze technicznie. I co tam jeszcze o nim można powiedzieć? No i też zbiera dobrze i w ataku, i w obronie. Dlatego Baylor może przeżyć minuty z graniem na małym centrze. A to, co oczywiście jest jego tam najważniejszym aspektem w grze, no to jest obrona. A w obronie jest dobrym, aż sobie zapisałem, szokująco dobrym obrońcą 1-1, bo tak naprawdę na poziomie NCAA kryje 5 pozycji, switchuje, ma długie ręce i to wykorzystuje bardzo mocno, tak osaczając troszkę zawodnika z piłką, dobrze podwaja, w przestrzeni się umie poruszać, dobrze na pomocy się rusza i fajnie w passing lanes gra, że potrafi tam robić przechwyty, to ma chyba tylko 1-3 przechwytu na mecz, ale wygląda to troszkę, jak oglądasz mecz, to wygląda to na więcej, bo robi też sporo deflections. Jest długi, mobilny, silny jak na ten wiek. No i szczerze mówiąc, jest troszkę zaskakująco dobry na tym poziomie, bo się chyba nikt nie spodziewał, że będzie tak dobry w NCAA już w pierwszym sezonie. On też miał, zdaje się, plan na 2-3 lata w NCAA przed próbą atakowania gdzieś wyżej, a teraz wydaje się, że jeśli nie będzie przekonany, że za rok pójdzie nie wiem, jakimś top 5-7 draftu, to w tym roku pójdzie i ma szansę na wysoki wybór i bez pompowania balonika, ale może pójść jeszcze wyżej niż obecne jego pozycje, bo on tak w profilu, ja sobie wypisałem 3 graczy takich, którzy mi pasują do niego w profilu. Jeden to jest Chuma Okeke, drugi to jest Jonathan Isaac, a trzeci to jest Patrick Williams. I on jest taką hybrydą tych 3 gości. Tylko te osobiste martwią, bo osobiste to jest taki predyktor rzutu na poziomie NBA, który dosyć często się sprawdza, a tu, no tutaj są na razie są fatalne, delikatnie rzecz mówiąc. Znaczy jeszcze tutaj do tych 3 zawodników, których wymieniłeś, dodałbym Jaydena McDanielsa z Timberwolves, ewentualnie coś w ten deseń. I tak jak mówisz, ofensywa spin move to jest ten znak charakterystyczny Jeremiego na ten moment w ataku, bo korzysta z niego bardzo, bardzo często. Jeżeli się ogląda spotkanie jego, to widać to od razu na pierwszy rzut oka. Jest zawodnikiem, który jest wystarczająco szybki i silny, żeby kryć tak naprawdę zawodników z 5 pozycji, przynajmniej na poziomie college'u, na to wychodzi w tym momencie. I tak samo w ofensywie. Jest na tyle silny, by zdominować niższych zawodników i na tyle szybki i silny, żeby wejść w kontakt albo minąć tych wyższych graczy. Więc no, to sam Vasin też w tym swoim jakby scouting raporcie o Jeremy napisał, że jest no, koszmarem patrząc
na matchupy, że ciężko jest do niego dobrać odpowiedni matchup, bo właśnie ma te oryginalne umiejętności. I oryginalne, wszechstronne, jakbyśmy tego nie nazwali. I poruszając temat draftu, to też o tym przed nagraniem rozmawialiśmy, więc to nam się trochę powieli, ale rzuciłem tobie przykład Johnego Uzanga z UCLA i Terence'a Shannona Juniora, on jest chyba ze Stanford, jak dobrze tak pamiętam. I to są dwaj gracze, którzy w zeszłym drafcie, mocniejszym teoretycznie, na pewno mocniejszym od tego, byli typowani w pierwszej rundzie. Johnny Uzang miał przecież fantastyczny March Madness, doszedł z UCLA do Final Four i teraz pewnie spodziewał się, że jego notowania pójdą w górę, a teoretycznie w tym słabszym drafcie na ten moment wypadł z pierwszej rundy, tak samo Terence Shannon Jr. I czy Jeremy, no mając tą okazję na zostanie wybranym w loterii, no nie powinien jej chwytać za nogi, niż jednak no przedłużać swój pobyt na uniwersytecie. Wiadomo, wtedy na pewno by się rozwinął, byłby bardziej gotowym zawodnikiem, no ale też w przyszłym roku wróci do gry no gwiazdor Baylor, który w tym roku ma kontuzję, Love, imienia nie pamiętam, ale na nazwisko ma Love na pewno. I to jest gość podpisany chyba jako gwiazda przez Baylor. Tak, wiesz, problem jest, to ja się nie przejmuję jego roli jakby w tym sezonie, bo myślę, że siłą rzeczy byłaby nawet większa niż teraz jest, by raczej już nie był Six Manem, by raczej grał w piątce i tak dalej, zwłaszcza wobec tego, że pewnie Kendall Brown odejdzie, by też ma taką szansę na NBA w tym momencie. Jednak to jest tak, że jeśli zostajesz w NCAA na dłużej, no to musisz pokazać między tym swoim rokiem, swoim tym poprzednim rokiem, a kolejnym, musisz pokazać wyraźny progres. Jeśli nie zrobisz tego wyraźnego progresu na poziomie NCAA, typu jesteś już starszy, rok starszy, jesteś już rok starszy od tych najmłodszych w NCAA, już nabrałeś doświadczenia, zwiększyło się zaufanie trenera i ty nie robisz się z siebie gwiazdy powodu, tylko nie wyrastasz, twoje notowania spadają w drafcie. Bo im jesteś młodszym graczem, tym masz ten większy benefit of the doubt, albo to jest tak jakby taka zainteresowanie nowością, tak? I to jest ciekawe, bo jesteś taki młody i zastanawiasz się, jak się może rozwinąć. A potem w kolejnych latach pokazujesz tą trajektorię, która może być niekoniecznie spójna z trajektorią optymalną, uważaną za optymalną przez scoutów NBA. I twoje notowanie mogą spaść, więc czasami oczywiście gracze, którzy mają bardzo jasno określone rzeczy, które muszą poprawić, typu Jaden Ivey z zeszłego sezonu, który był typowany na końcówkę loterii w najlepszym przypadku, a został i teraz ma szansę na top 5 draftu, a może nawet wyżej, to Jaden Ivey dokładnie wiedział, że musi pokazać się jako rozgrywający, że musi pokazać parę, powiedzmy, sztuczek Jamoranta, bo się na nim bardzo mocno wzoruje. I on dokładnie szedł, mając bardzo wyraźnie wytyczoną ścieżkę, co musi poprawić w NCAA, żeby być w tym słabszym drafcie wyżej, to zrobił wszystko, co w jego mocy, żeby wejść w górę. Jednak nasz Jeremy ma ten problem, że on nie do końca ma. To nie jest oczywiste, że jak on zostanie w tym drafcie, to coś więcej pokaże. Bo jeśli on drugi sezon z rzędu będzie trafiał te trójki na poziomie 30% i osobiste poniżej 60%, zdaje się, jak teraz trafia, to nagle się okaże, że scouci NBA powiedzą, a jego rzut się nie poprawia, jest jakiś regres, albo jest na rzecz regres, jeśli będzie miał pecha, w tej większej roli wcale nie jest bardziej efektywny i znowu wypadnie z pierwszej rundy. Więc jeśli on teraz się okaże, że ma obietnicę z loterii albo że ma szansę dużo na tę loterię, to wydaje mi się, że nie powinien długo myśleć, tylko powinien się zgłosić. W sensie i tak się zgłosi na pewno, chociażby powąchać sytuację, tak? Ale jak na tych workoutach mówi od drużyny, okej, okay, Jeremy, zamknij workouty swoje, będziesz nasz i tak dalej, albo kilka drużyn będzie się o niego biło, tak jak o Patryka Williamsa, że mu parę drużyn obiecywało przed draftem już, Chicago mu obiecywało pozycję, Detroit mu obiecywało, że go wezmą, no to warto było dostać dla Williamsa. To samo jest u Jeremiego. Jeśli mu kilka drużyn obieca, że tak, jesteś naszym człowiekiem, tak, ciebie chcemy tutaj, to nie powinien się wahać tutaj dla mnie i powinien od razu lecieć, bo nigdy nie wiesz, co się stanie. Wiadomo, więc jej można teraz zarabiać pieniądze, ale to nie są pieniądze z poziomu NBA. No, pick z pierwszej dziesiątki draftu właściwie zarabia taką kasę, że przez ten swój pierwszy kontrakt, że i on i jego rodzina są ustawieni do końca życia, jeśli będzie to mądrze wydawał. No NCAA tak aż tyle pewnie nie zarobi, żeby mieć taką spokojnie wolną głowę, więc pewnie warto, żeby się tego draftu zgłosił, no zwłaszcza, że ma ten taki
zestaw umiejętności, który go pozycjonuje jako takie idealne, idealnego skrzydłowego, którego poszukuje każdy w NBA. Się mówi, że takich skrzydłowych jak Jeremy nigdy nie jest za mało w NBA, zwłaszcza na poziomie playoffów, że kiedy może switchować, kiedy może rzucać trójki. Fajnie, że w NCAA kryje 5 pozycji, w NBA będzie krył na początek pewnie 2-3. Docelowo będą go rozwijali na 4. Nie wiem, czy jest tak duży, żeby być w stanie kryć piątki na poziomie NBA, no ale cholera nie, raczej wątpię, ale trójki, czwórki, wszystkich wingmanów jakby powinien być kryć już od startu, a co dalej z tym będzie, no to zobaczymy, tak. Wszystko tak naprawdę będzie wisiało, cała jego kariera będzie wisiała na jego rzucie, bo już pokazał, że bez piłki gra fajnie, już pokazał, że broni dobrze i że się w tym rozwija, że rozwija się bez piłki, że rozwija się też z piłką, bo na początku sezonu, żeby zrobił 3 kozły i doszedł do obręczy, to wcale nie było takie pewne, jeśli tam nie było jakiejś prostej linii. Teraz jest w stanie nawet tam złamać kierunek ruchu, co też jest bardzo ważne dla skautów, że nie atakuje tylko w prostych liniach. I też, że ten kontakt łapie pod koszem. To jest też ważne, bo gracze, którzy łapią ten kontakt, wspomnimy pewnie za jakiś czas o paru gościach, którzy przez ten brak łapania kontaktu mocno mają ograniczony sufit, ale Jeremy akurat kontakt łapie chętnie i pokazuje to, więc jak przez to, że pokazuje się, rozwija w tych aspektach, no to cała jego kariera będzie wisiała tak naprawdę, jak pójdzie do NBA na rzucie. Jak będzie trafiał trójki na poziomie 35-6%, to już będzie graczem na wiele lat do NBA. Jak będzie lepiej, no to klękajcie na rogu, czekamy, co będzie dalej. A zostając Maciek Przybejler, bo pewnie tą drużynę, no my jako Polacy będziemy najchętniej oglądać w trakcie March Madness, to chyba najbardziej podobny do Jeremiego prospekt gra z nim w jednej drużynie. Tak, chociaż Kendall Brown jest, w sensie jest troszkę lżejszy. Wydaje się na boisku być większy w ogóle od Jeremiego, chyba bardziej przez fryzurę, ale wydaje się być ogromny na tle. Wydaje się być ogromny na tle tam NCAA jak na skrzydłowego. Zwłaszcza, że jest bardzo atletyczny, taki, ma takie, momentami wygląda jak rolujący center po prostu i się zastanawia, myśli, że cholera, jak to jest ogromny gość, a potem patrzysz w statystyki, ma tam 203 wzrostu tylko. Tak, no wydaje się duży. 12 kilo lżejszy od Jeremiego, więc... Tak. No wcale nie wydaje się mniejszy od niego jakby i to jest ciekawe, ale z nim jest dość specyficzne, to on ma... On jest atletyczny i dobrze zbiera na przykład w ataku, ale dosyć często podłuje w tym takim floater zone, czyli on oddaje dużo takich krótkich jumpero, hako, pół dystansu, no trudno powiedzieć, co to jest, takie właśnie różne takie dziwne, wymyślone rzuty, które podłuje, ale on ma bardzo szybki drugi wyskok, jest silny jak na swoją masę. Zbiera tą piłkę w ataku i z reguły jak już ją dobija skutecznie. Ma taką grę na dwa tempa troszeczkę w ataku. I właśnie tak jak Jeremy, nie bardzo gra z piłką. On gra raczej bez piłki, ścina bez piłki. Też chętnie, tak samo jak Jeremy, chętnie podaje i myślę, że i ma dużo lepszą wizję parkietu niż Sochan. Ma takie, czasami nagle z niczego robi takie przerzuty piłki do rogu, jednoręczne, ma kilka podań. Technicznie te podania nie są jakieś świetne, bo dosyć często gubi piłkę, te podania potrafi tak puścić, widać, że widzi nieszablonowe podanie i nie boi się go spróbować, ale rzuci piłkę 1,5 metra od swojego kolegi, który stoi w rogu, bo wymyśli fajne podanie, tą jedną ręką machnie i nagle piłka jednak troszkę zakręci mu, albo zostanie na dłoni zbyt długo, przez co też to podanie nie jest takie skuteczne. Też w koźle, przez to, że on jakby był tym graczem, na którym się na początku skupiało Baylor, jeśli chodzi o jego rozwój, on tam był na początku, już się mówiło, że to jest być może sleeper do top 5 draftu, to próbowali go rozwijać w koźle. No się okazuje, że to nie był najlepszy pomysł, bo w tym koźle dosyć często traci piłkę. Ale więc on jest taki dość atletyczny, mądry bardzo, ale właśnie to, co odróżnia od Sochana, to jest to, że jego rzut wygląda dużo, dużo gorzej od Jeremy'ego. Mhm.
Wygląda dużo gorzej, ten rzut wygląda taki set, jak taki set shot, on bardzo prawie nie odrywa nóg od parkietu, jak to daje ten rzut i dość długo, długo mu zajmuje oddanie tego rzutu. On na początku sezonu trafiał na niezłej skuteczności, tylko dał mało rzutów bardzo i wydawało się, że... On nadal trójki ma na 38%, a to jest jedna próba na mecz praktycznie wychodzi. Dokładnie o to chodzi, że on na początku sezonu chyba to było nawet 40 parę procent i wszyscy mówili, o jeśli da radę utrzymać skuteczność oddając więcej rzutów, no to będziemy prawdziwym prospektem do NBA. No ale się okazało, że nie zwiększa tej ilości prób. Nie jest takim bardzo wybiórczym strzelcem, a i na poziomie NCAA jako taki predyktor do NBA i na poziomie NBA często dużo ważniejsze jest to, nie to, żebyś trafił na jakiejś wybitnej skuteczności, ale żebyś oddawał na przyzwoitej skuteczności dużo rzutów. I bo oddać bardzo wyselekcjonowany jeden rzut z czystej pozycji w meczu, to każdy na tym poziomie umie, że on wpadnie, tak? To jest tak, że gracze NBA, nawet centrzy trafiają sam na sam z koszem tych trójek 7, 8 na 10, tak? To, że on będzie czekał z tą trójką i potem dostanie trójkę na idealnej czystej pozycji, sprawdzi wiatr, zastanowi się, w jakim jest nastroju, potem odda rzut i trafi, no to nikogo nie grzeje na poziomie NBA. I Ta jedna rzecz, że ten jego rzut dużo mniej wygląda na coś, co się może przełożyć na NBA, sprawia, że ja bym go wybrał pod Jeremiem. Obaj jakby zapowiadają się na razie na roleplayerów NBA. No żaden nie wydaje się, że może być gwiazdą, bo z całym szacunkiem dla Jeremiego to nie jest tak, że on też będzie zaraz jakąś gwiazdą, jeśli on będzie free and roleplayerem, zadaniowcem takim klasycznym w NBA, to on i tak może zarobić 100 milionów dolarów na jednym kontrakcie, jak dajmy na to Mikal Bridges niedawno. Więc to nie jest fantastyczna kariera, żeby nie było, ale... Szczególnie w tym sezonie Mikal Bridges zbił się, powiedzmy, do tego mainstreamu NBA na początku sezonu już. Tak, i masz takie, więc to jest tak, że możesz się w tej roli świetnie odnajdować i realizować, ale Kendall mi na razie się kojarzy bardziej z... To jak zdobywa punkty, na jego schemat zdobywania punktów mi się kojarzy z Joshem Jacksonem troszeczkę, bo Josh Jackson jak grał w NCAA to głównie żył w kontrze, właśnie ścinając bez piłki, wyróżniał się atletycznie na tle rywali. Trójki oddawał, prawda, on pracował nad swoimi trójkami, ale no, widzimy w NBA jak to wyszło, ta praca tak średnio wyszła. Ale więc taki jego profil jest troszeczkę punktowy niepokojący, bo zdobywa te punkty na sposób Josha Jacksona, które się nie przełożyły na NBA. Jak stracił tą przewagę atletyzmu i szybkości nad tymi większymi graczami. Mi się Kendall Brown najbardziej kojarzy chyba z Bruce'em Brownem albo Herbem Jonesem, czyli zawodnikami, którzy są bardzo mądrzy, bardzo dużo dobrego robią w obronie. Coś tam umieją w koźle, umieją wykreować, jeden i drugi. I Bruce Brown w ogóle przez moment grał w Pistons jako rozgrywający. Herb Jones ma takie momenty, że jest tak, przez wiele, dużo czasu jest sekundary ballhandlerem w Pelicans, nawet jak teraz gra. To są gracze, którzy tam mają lekką umiejętność kreowania innym, bardzo mądrze grają, bez jakiegoś takiego wow w czymkolwiek, bez nie zagrasz na nich za setu za trójkę, ale czy pomoże, więc taki czy mi się kojarzy Kendall Brown i to jest troszkę niższy sufit niż u Jeremiego. Bo jednak ci goście, o których powiedziałem, Isaac, Okeke, Patrick Williams, tak, czy tam Jaden McDaniels, to jest wyższy sufit niż Bruce Brown czy Herb Jones. Mimo wszystko całą miłość naszą do Herba Jonesa albo tego, co robi Bruce Brown dla Nets. Zdecydowanie. I też jakby oglądając Baylor, mam wrażenie, że te przebłyski Jeremiego są jednak trochę większe niż Kendalla Browna, szczególnie tutaj mam na myśli, jeżeli chodzi o kreowanie własnego rzutu, o grę na piłce, gdzieś wydaje mi się, że te przebłyski Jeremiego, przynajmniej na mnie, no też nie jestem pewnie obiektywny, no bo wiadomo, każdy by chciał, żeby Polakowi szło jak najlepiej, ale że są większe, no szczególnie w pamięci mi zapadła ta jedna akcja. Nie pamiętam, kto był rywalem wtedy Baylor, ale Jeremy atakując z obwodu zrobił swojego spin move'a, i później zakończył akcję jeszcze layupem, gdzie jakby zrobił up and under chyba jeszcze w powietrzu. I to była taka akcja, która najbardziej mi zapadła w pamięci, pokazała, że no naprawdę no ma potencjał. Ta jedna rzecz tak naprawdę, jeśli chodzi o grę z piłką, to o ile Brown ewidentnie widzi więcej na razie na boisku, tego jest troszkę wolniejsza dla niego, to Jeremiego odróżnia to, że jest w stanie wykreować sobie zawsze rzut tym spinem. I to jest ta różnica, bo Kendall nie ma czegoś takiego, że sobie wykreuje rzut. On tam wejdzie, wbije się w tłum ludzi, on po prostu taki troszkę większy, mądrzejszy dzieciak od innych dzieciaków,
A Jarrell ma coś dodatkowego. Ma ten rzut, który dosyć naturalnie mu przychodzi i zwłaszcza ten rzut po spinie, który pokazuje skautom, że też tam rozwinął swoją grę. Tak? A u Browna nie widzę czegoś takiego, żeby on był w stanie jakoś zdobywać piłki, regularnie punkty z piłką, jeśli ktoś go nie wykreuje. I to jest ta taka główna różnica. Obaj wyglądają jako zadaniowcy do NBA, ale Jeremy przez ten rzut wygląda jako zadaniowy z wyższym sufitem dla mnie i wziąłbym go pewnie parę numerów wyżej nad Brownem. No, pamiętajmy, że ten rejon, gdzie oni teraz się poruszają, czyli ten taki powiedzmy absolutny sufit, wydaje się, że w tym momencie jest gdzieś koło ósemki dla nich. Podłoga jest pewnie w top 20, gdzieś tam koło 20. Tak mniej więcej, bo to trudno powiedzieć, to cały czas to są A, dobre wybory, B, to są takie wybory, kiedy drużyny wybierają gości, którzy mówią, ok, gwiazdą już nie będzie raczej, ale powinien się załapać do rotacji. A czym będzie, to go zobaczymy, jak go posprawdzamy. To jest taki troszeczkę krapszut, jak tam mówi często John Hollinger o tym, że to jest takie już, że All-Stara tam nie trafisz, zawsze ktoś tam w tym przydziale wybrany All-Starem się okazuje być, ale zidentyfikować tego stara na poziomie draftu się praktycznie nie da, więc nie pompujmy balonika Jeremiego. Wydaje się, że nawet na ten moment będzie dobrym zadaniowcem w NBA, a czy będzie czymś więcej, no to będzie zależało tylko tak, nie tylko od jego pracy, ale też okoliczności, gdzie trafi. Bo jeśli trafi na przykład do Pelicans albo Raptors, gdzie są fantastyczni trenerzy odrzutu, albo do Spurs oczywiście, gdzie masz tych trenerów rzutowych fantastycznych, no to tam ma szansę, pewnie tam jego sufit się automatycznie podwyższy, bo ktoś ułoży mu, złamie te jego złe nawyki rzutowe, od nowa wszystko postawi, poprawi i się okaże, że jest gościem na 40% za 3 i nagle się okaże, że okej, okay, tu coś mamy, tak? Ale to będą bardziej, myślę, że u niego to będą okoliczności. No i inna rzecz fajnie, że ma swoją drużyną spore szanse w tym turnieju, tak? Nie, pewnie nie jest faworytem całego turnieju, ale takim faworytem z drugiego piętra, już pewnie Baylor można nazwać. A zostawiając Baylor, myślę, że my powinniśmy przejść do zawodnika, który patrząc na niego robi chyba największe wrażenie, bo Chet Holmgren na każdym etapie, na którym gra, od razu pierwsza dyskusja, jaka na jego temat się pojawia, no, czy ten gość jest fizycznie gotowy na poziom, na którym obecnie się znajduje. Takie same pewnie wątpliwości mieli skauci i trenerzy, gdy wchodził do Gonzagi, gdy zaczynał przygodę w NCAA, no okazuje się, że mimo, że wygląda, no powiedzmy, jako fan Oklahomy przytoczy tutaj Pokuszewskiego, no to jest zdecydowanie silniejszy niż Pokuszewski. On jest też skurczybykiem strasznym, on tam się lubi walczyć, przepychać. Strasznie niepokojąco wygląda przy jego budowie tej takiej po prostu, to wygląda koszmarnie. Mm-hmm. Umówmy się, to jest 213 wzrostu i niecałe 90 kg wagi. Waży niewiele więcej ode mnie, mam 1,82 m. Tak, ale to nawet to jest 213-215 wzrostu, chyba 7-5 wingspanu, to jest bardzo długi i bardzo, bardzo wąski. Gość się boi, że się połamie za każdym razem, kiedy dotyka parkietu, a on się wywraca po 15 razy na mecz, się wywraca cały czas, jak gra, po prostu co chwilę leży na boisku. Ale jeśli pominąć tą jego budowę fizyczną, to jeśli byś zobaczył statystyki 14 punktów, 9,5 zbiórki, 1,8 asysty, 0,8 przechwytu, 3,6 bloku, tylko dwie straty na mecz, 73% za 2, 41% za 3, 75% z linii, łącznie 61% z gry, to byś, i to wszystko 27 minut tylko na mecz, no to byś powiedział, że wow, to jest po prostu murowana jedynka, to jest nowy Kevin Garnett, nowy Evan Mobley, coś takiego. Mhm. Byś w ogóle szczęka w dół i to by nawet nie było dyskusji o tym, kto jest jedynką w tym roku w drafcie. Problem jest to jego ciało. Problem jest to, jak sobie będzie radził silniejszymi fizycznie graczami, czy w ogóle będzie w stanie zbierać, tak jak teraz zbiera dobrze tam walcząc, rzucając te swoje marne kilogramy, chude kostki w rywali, jakoś tam wyrywać te zbiórki i rywalizuje, to czy tam to nie będzie, tak, nie będzie takim walecznym szczeniaczkiem, którego przyjdzie, nie wiem, nawet Isaiah Stewart, jak go machnie łokciem, no to gościa złamie mu 3 żebra i 1 rękę. No tak, w perspektywie zawodnika, którego typujemy do wyboru z jedynką, no to my myślimy o jego potencjalnych match-upach, no wiadomo, nie w tym momencie, ale w przyszłości z Janisem, z Joelem Embiidem, z DeAndre Aytonem, z Jokiciem, z zawodnikami, no którzy, jeżeli staną przy nim, no to na naszych twarzach już się będzie pojawiał uśmiech, tylko widząc ten obrazek Embiida, a obok stojącego Holmgrena, no to będzie kompletna przepaść.
ale patrząc i oglądając kombinat, to mam wrażenie, że szukać tak gościa mierzącego 213 cm czy 15 z takim skillsetem, jaki on ma, że potrafi zagrać na piłce, potrafi rzucić na tych 40%, no to no ze świecą szukać. No myślę, że nawet po rozgrywa. Nie miał tak szerokiego wachlarza umiejętności wchodząc do ligi. Tak, momentami rozgrywa. On, mówię, on się troszkę kojarzy, on się we wszystkim kojarzy z Mobleyem, poza tym, że jest dużo mniej płynny w ruchu, jakby ten taki, ta fluidity jest w NBA dla scoutów bardzo ważna. On nie jest taki płynny w ruchu i też nie wydaje się, że mógł switchować tak dobrze jak Mobley. No i to jest tak, że on naprawdę robi wrażenie, jak zaczynasz, jak widzisz, co on robi, tak? Bo trójkę odda, spoko, pod koszem przekozuje, minie gościa też spinem jakimś pseudokrosem nawet potrafi kogoś tam minąć, wjechać do kosza, skończyć wsadem, rzucać trójki, blokuje po drugiej stronie, bo je dobrze. To jest wszystko super, ale nawet w NCAA jest ukrywany troszeczkę przed silniejszymi rywalami. Tych silniejszych tam w Gonzadze kryje Tommy, tak? Kryje inny gracz, taki klasyczny biały center, tak naprawdę, jak spojrzysz, który tam się masuje, przepycha, dostaje... Pan Redstone jest, tak, w Gonzadze, bo od kiedy pamiętam, to on tam gra. On tak, on jest... tak, i on w każdym razie, on tam jakby... Holmgren przez to jest nawet tam ukrywany. Więc w ogóle w tym brakecie naszym się szykuje bardzo, bardzo ciekawy meczup, bo Gonzaga już w drugiej rundzie, jeśli wszystko pójdzie dla scoutów w NBA dobrze, to jeśli Gonzaga wygra swój mecz, a to raczej nie powinno być problemem, a z drugiej strony Memphis ogra Boise State, co też nie powinno być problemem, bo Memphis odkąd przestał grać na siłę troszeczkę wdrażane Money Bates, to nagle chyba przegrało tylko jedno z 11 spotkań. No to ten matchup Memphis z Gonzagą jest bardzo ciekawy, bo w Memphis gra Jalen Duren. Jalen Duren to jest facet, który wygląda jak wygląda lepiej niż Dwight Howard wyglądał w college'u. Jest troszkę większy. Jest jednym z najmłodszych obok Jeremy'ego właśnie prospektów. Fizycznie po prostu jest zbudowany, jak mówię, jest jak Dwight, jest ogromny, ma długie ręce, wszystko blokuje, wszystko sadza z góry. Jest bardzo mobilny, jak na ten swój taki potężny gabaryt i on jest takim prototypowym graczem, z którym Holmgren ma mieć problemy, z którym ma mieć trudne przejścia. Holmgren miał bardzo trudny mecz, do którego grał przeciwko Duke i Markowi Williamsowi, który tam dość niemiłosiernie tyrał cały Duke wtedy, całą Gonzagę. Więc istnieje ryzyko, że ten Duren też będzie, no i Holmgren musi pokazać już w tej drugiej rundzie turnieju NCAA, że nie jest w stanie taki mecz udźwignąć. Z Markiem Williamsem na początku, to było parę miesięcy temu już, do tego testu nie zdał tak dobrze. Tutaj ma coś jeszcze, będzie miał, miejmy nadzieję, że tego meczu dojdzie. To mówię, to wcale nie jest, Memphis powinno wygrać, ale wcale nie jest wykluczone, że dostanie trąbę tam już jest pierwszy rok, więc... To żeby dać porównanie od razu, no to Holmgren 213,88, a Duren 211,113. Tak jest. Tak samo długie ręce ma jak Holmgren. Ale z kolei w ogóle nie umie podawać, w sensie stara się podawać, nawet trochę widzi, ale nie ma techniki do tego podawania zbyt dobrej. Jest chętnym podającym, kompletnie nie umie rzucać. Dalej od kosza, jak jest metr niż od kosza, to już można się od niego odsunąć i się śmiać z tego, co on wymyśli, bo ktoś mu powiedział, że musi pokazać więcej jej, że umie rzucać z pół dystansu. Czasami próbuje to robić, kończy się to śmiesznie, bardzo śmiesznie. Rzadko trafia w obręcz albo w tablicę przy tych rzutach. A już to dopiero jak próbuję jakąś trójkę podnieść, ale on jest takim oldschoolowym centrem sprzed 15 lat. Gdyby to był draft robiony 15 lat temu, to w ogóle nikt by nie patrzył na to, tylko Duren był szedł z jedynką przed Holmgrenem, Banchero, Iveyem, Jabarim Smithem i kimkolwiek innym, bo jest zbudowany jak młody Bóg. No autentycznie to jest niesamowicie go jest zbudowany. Dawno nie było tak kwadrata z taką budową i na tego draftu, to tak młodego jeszcze, więc ty widzisz, że to się może jeszcze rozbudować. Może, nie wiem, do 120 kilo na samych mięśniach dojść po prostu. Pytanie, co ma w głowie. No, Duren to jest taki
Na pewno jego najlepszy scenariusz, jaki może się wydarzyć, to pewnie jest ten Dwight Howard. Taki najbardziej prawdopodobny, jakiś Derek Favors albo Andre Drummond. Coś takiego, tak? Więc to jest dość polaryzujący prospekt, ale dla Holmgreena w drugiej rundzie turnieju już to może być wyjątkowo ciekawy matchup. No i Mike Schmidt już trąbił od jakiegoś czasu, odkąd go ogłosili te brakety, że całe NBA czeka na ten mecz, więc po prostu jeśli cokolwiek się złego wydarzy, to będzie bardzo za NCAA za złe, że do tego meczu nie doszło. No i z perspektywy Durena, no to jest bardzo istotny dla niego mecz, no bo wiadomo, wszyscy będą patrzeć na Holmgreena i on będzie miał tutaj okazję, żeby zatrzymać tą typowanego na jedynkę zawodnika. Więc wiadomo, no wszystkie oczy będą skierowane, tak jak mówisz, na ten matchup. A Duren, jeżeli trafi do NBA do dobrego rozgrywającego już na samym początku, to myślę, że te jego notowania mogą szybko gdzieś pójść w górę. Jeżeli będzie łapał loby, jeżeli będzie grał w piku, jeżeli będzie zbierał na tablicy, to myślę, że to jego klasyczne usposobienie, klasyczny skillset będzie w stanie się sprawdzić, jeżeli trafi do dobrego środowiska z point guardem, który będzie potrafił z nim grać. Wiesz, z Durenem jest pytanie też, jego myślę, jego miejsce w drafcie bardzo mocno zależy od jego agenta, który i jak ten agent rozegra jego proces draftowy, tak? Bo wydaje mi się, że Duren będą kluby NBA najbardziej pewnie chciały mieć na treningach, na workoutach naraz jego Marka Williamsa i Kesslera Edwardsa. Tak? Ja tylko zapytam, a Cristiano Coloco by się nie brał właśnie do tej trójki? On też ewentualnie, chociaż nie wiem, mam wrażenie, że ta trójka tak defensywnie, patrząc na to, jak blokują, jak fizycznie potrafią dominować mecz swoimi rozmiarami, bardziej mi... w sensie, wydaje mi się, że mają wyższy po prostu potencjał. No i są też mocni, bo jednak Coloco ma 22 lata, więc... 22 lata i to jest taki już klasyczny, wysłużony center, który nie wiem, to tak mi się troszkę... On mi się kojarzy z, mimo trochę innej budowy, z Udoką Azabuki, który tam był, dominował NCAA, jeśli chodzi o budowę, który po prostu wygląda jak DeAndre Jordan tak naprawdę. I ta trójka właśnie, Mark Williams, Kessler Edwards, w ogóle Kessler Edwards to jest gość, który tam gra z innym dosyć mocno, nie Kessler Edwards, Walker Kessler, tak, który jest Kessler Edwards, Walker Kessler. To jest gość, który center 2,15 wzrostu, który też wygląda bardzo dość niesamowicie, gra z innym naszym tutaj prospektem, czyli z Jabari Smithem w Auburn, ale gość ma 6,3 bloku per 36 i 4,6 na mecz bloku. To jest jakiś... Ten sezon zrobił przecież triple-double z blokami. Tak jest, więc dość niesamowity gość, no i właśnie myślę, że Mark Williams i Walker Kessler jako goście z niższym potencjałem, ale właśnie dominujący defensywni centrzy z NCAA, plus Jalen Duren, który ma szansę być może dominować defensywnie już w NBA nawet, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to najlepszą trajektorią pójdzie jego kariera, no to chciałyby go pewnie mieć kluby i całą trójkę na workoutach i widzieć różnicę między nimi, żeby móc dokładnie to sobie ocenić. A z drugiej strony jego agent pewnie będzie tego unikał jak ognia, żeby przypadkiem się nie zdarzyło, się nie okazało, że jest na przykład najmniej ogarniętym, inteligentnym boiskowo zawodnikiem z całej trójki. Więc jest bardzo ciekawe, jak traktują proces Durena jego agenci, bo jest też bardzo ciekawe, jak on będzie w ogóle, gdzie będą zakładali, że on pójdzie. Jeśli będą myśleli, że ma szansę na top 7 draftu, pewnie nic innego niż indywidualne workouty nie będzie robił. Ale jeśli będzie zagrożony, nie wiem, wypadnięciem z top 20 albo z top 15, bo takie ploteczki też chodzą troszeczkę, że on tam się zsuwa w tych draftach, w tych notowaniach, ma coraz gorsze notowania, no to może się okazać, że jednak będzie gotów pokazać się na tle w tych innych defensywnych centrów, że jednak coś tam umie i coś czemu odstaje, więc to będzie bardzo ciekawy proces jakby przy nim, no i też bardzo ciekawej drużynie gra, tak? Memphis przegrało, odkąd Bates przestał grać, chyba przegrało tylko jeden mecz. Jest chyba już i tak po cichu uważany za jeden z tych sleeperów tego turnieju, więc sama Gonzaga będzie miała bardzo trudny test już w drugiej rundzie turnieju, co
z czego pozdrawiam się tylko cieszyć, bo to jest już ta druga runda, to będzie tylko już sobota, niedziela. Mhm. Tak jak powiedziałeś o Auburn, o Kesslerze i Smithie, to może, myślę, że możemy się przy nich zatrzymać. Często mówimy w perspektywie NBA, że zawodnik musi trafić do odpowiedniego środowiska, a patrząc na Kesslera Edwardsa, tak dobrze powiedziałem, Kesslera Edwardsa, no to on też, zobaczmy, w pierwszym sezonie swoim we freshman year był w North Carolinie, był, mówiono o nim jako o zawodniku z dużym potencjałem, tam nie dostawał zbytnio szans, to nie wypaliło, przeniósł się do Auburn, no i tak naprawdę pokazał nam potencjał, jaki w nim drzemie, tak jak mówisz, 6 bloków chyba na mecz praktycznie, no ale jednak nie jest gwiazdą tej drużyny, bo gwiazdą jest Jabari Smith, który, jeżeli chodzi o swój rzut, bardzo często z tego, co czytam, słyszę i widzę, jest porównywany do, wiesz kogo? Kevina Duranta, tak. Do Kevina Duranta. Bo to wynika z tego, że on rzeczywiście jest względnie chudy, nie bardzo chudy, względnie chudy, ma bardzo długie ramiona, cały jest, ma takie długie ciało i oddaje też swoje rzuty z bardzo wysokich rąk. To jest dosyć wysoko skacze przy rzucie i oddaje rzuty z bardzo wysokich rąk. To sprawia, że nawet jak rzuca z ręką na twarzy, to ta ręka tak naprawdę w warunkach NBA, jak zostanie trenowany przez trenerów NBA, nie powinna w ogóle przeszkadzać. Mhm. Czyli masz gościa, który jak już odda rzut, to odda rzut. I pytanie jest nie do obrońcy, czy trafi, tylko do niego, czy trafi. To jest niewiarygodnie rzadka rzecz w NBA. No, faceta, którego nie da się zablokować, od którego tylko zależy od niego samego, czy trafi, czy nie, to jest bardzo rzadkie. I rzeczywiście w NCAA jakby on żyje tymi rzutami, żyje na pół dystansie, jak po prostu te pull-upy robi, żyje na trójce. Ciągle rzutowo wygląda lepiej, jak dostanie piłkę do catch and shoot albo po jednym koźle, odda rzut, nie jeśli tam zacznie kozłować i działać, bo cały czas ma pewne problemy na kontakcie. On szuka tego kontaktu, bo ewidentnie jest też dobrze prowadzony. To jest tak, że ewidentnie trener ma na niego pomysł i mu podpowiada, co ma robić, więc jest, on się stara kreować troszkę z piłką, ale na razie zdecydowanie jest lepszy ze stabilnej pozycji. Czyli ma stabilną pozycję, zrobi 2 jump stepy i odda tą trójkę, albo zrobi 2 jump stepy, 1 kozioł i wyjdzie po takim wytrenowanym ruchu od razu w górę, więc takim po skróceniu lekkim dystansu. I to jest u niego bardzo widoczne i to jest bardzo rzadki talent. Przy okazji jest bardzo długi i bardzo mobilny, co sprawia, że może być dobrym obrońcą. Na 5 pozycji tak naprawdę docelowo, tak troszeczkę jest, jeśli chodzi o obronę, na wyrost porównywany do tego, że ewentualnie być może dojdzie do poziomu, nie wiem, Evana Mobleya. Zwłaszcza, że jest określany troszkę z charakteru jako taki troszkę mini KG, tak? Czyli że jest taki bardzo energiczny, lubi sobie pogadać, taki elektryczny w zachowaniu troszeczkę, bardzo dużo sił zostawia na sali treningowej, tam się zawsze zajeżdża, całą drużynę też denerwuje tym, jak bardzo się stara i jak tam bardzo krzyczy na innych. Więc same dobre rzeczy się o nim słyszy, tak? To, czego on na razie nie umie, to widzi, patrzy tunelowo. Nie ma takiego feelu do podawania, gdzie komu podać, jakie tempo, że widzi boisko, patrzy tunelowo. Jest on, piłka i kosz, jego obrońca i ten ruch piłki, który w obronie jest całkiem niezły, się zatrzymuje bardzo często na nim. Ale no też jest niesamowitym strzelcem, tak? Więc on po prostu potrafi im pociągnąć cały mecz, potrafi zrobić sam run 8-0 na przykład przed nadrywalem. Uczy się atakować obręcz ewidentnie, ponieważ trzeba podejść do niego bardzo blisko, żeby przekazać tych rzutach, no to jest jeden kozioł i mija obrońcę wtedy. Kwestia jest taka, że on przy tej obręczy brakuje mu jeszcze siły albo takiej eksplozji z kozła. To jest to samo, że nie jest naturalny z piłką jak Jeremy Sochan, czyli nie umie w pełni swojego atletyzmu użyć po koźle. Żeby kreować łatwe punkty przy samej obręczy. On umie tam osobiste wymuszać, bo się nie boi kontaktu, ale brakuje mu takiej siły, eksplozywności, żeby przez ten kontakt jeszcze punkty zdobyć. To jest takie, że to, co Kevin Durant się nauczył w NBA, to, co on miał w NBA, że wchodził na kontakt i jeszcze był w stanie te swoje długie ramiona wyciągnąć na dobrą, rzucić łatwe punkty. A tego brakuje Jabari'emu Smithowi, no ale może nie KD, ale
inny gracz taki długi, dobrze rzucający z estetycznej pozycji, to jest będzie Rashard Lewis. I Jabari Smith wygląda troszkę jak bardziej atletyczny i dużo lepszy w obronie Rashard Lewis. Albo też mam dwóch gości. Albo lepszy w obronie, bardziej atletyczny Rashard Lewis, albo mniej atletyczny i nie atakujący obręczy KD. To są takie dwa porównania. Oba te... W sensie, nawet jeśli z tego wyjdzie po prostu Rashard Lewis, to Rashard Lewis w obecnej koszykówce byłby absolutnym złotem, tak? I byłby bardzo, bardzo potrzebnym graczem, więc wydaje się, że wysoka podłoga z tego Lewisa jest, wydaje się, że niczym gorszym nie będzie. KD też pewnie nie będzie ani KG, bo do Kevina Garnetta też był momentalnie porównywany, ale no, ma szansę chyba ze wszystkich graczy tego draftu. Jeśli miałbym typować, że ktokolwiek z nich będzie super gwiazdą NBA, to pewnie albo Jabari Smith, albo Jaden Ivey, że ma największe szanse. Znaczy, oglądając szczególnie w highlightach, każdy on wygląda dobrze, ale gdzieś patrząc na to, ile on punktów zdobył właśnie przez te swoje rzuty, myślę, że można zgubić gdzieś ten fakt, że mimo wszystko poza rzutem w ofensywie jest dosyć surowo, o tym co mówisz. Nie kończy przez kontakt, gdzie się ruch piłki na nim się zatrzymuje, nie potrafi też wykreować zbytnio kolegów, więc ten rzut, myślę, w dużym stopniu gdzieś przykrywa te jego pozostałe niedoskonałości w ataku, ale on ma chyba 19 lat, jak się nie mylę, więc tutaj pole do popisu jest duże. No jeżeli ma rzut, jeżeli zawodnik w NBA ma rzut, to dużo łatwiej jest mu się rozwijać w pozostałych kwestiach, no bo wiadomo, że rzut otwiera to przed tobą kolejne możliwości i bardzo ułatwia ten rozwój. Więc no tu najważniejszą umiejętność Jabari Smith ma, bo najważniejsze w koszykówce jest zdobywanie punktów, I to na pewno potrafi. A przechodząc dalej, to myślę, że właśnie tak jak powiedziałeś, że ten upside superstara ma właśnie albo Jabari Smith, albo Jaden Ivey, to właśnie o nim, bo jest to zawodnik, który nie tylko swoją grą, ale nie wiem jak, no nawet fryzurą na ten moment przypomina Jamoranta, a stylem gry no już kompletnie. I ciekawą statystykę, znaczy zobaczyłem sobie ogólnie jakby jego rozpiskę meczów i to jest zawodnik, który w pojedynczym spotkaniu potrafi 19 i 15 razy stawać na linii rzutów osobistych. Czyli świetnie kontroluje swoje ciało, potrafi wchodzić w kontakt no i zdobywać najłatwiejsze w koszykówce punkty z linii rzutów osobistych. Wiesz, trener, mama Ivy'ego była trenerką Jamoranta w jego pierwszym sezonie w NCAA. Trenowała Jamoranta, więc on... Więc on jakby ma się na kim wzorować, dosyć otwarcie się wzoruje na Morancie. Morant teraz jest taką gwiazdą NBA, jakby, że każdy chce mieć swojego Moranta, więc to dodaje troszeczkę Ewejowi tego zainteresowania. To, czym się różnią bardzo mocno i to jest takie gigantyczne różnica między nimi, to jest... Morant potrafił lepiej grać na tym etapie jako rozgrywający. Tak, tak, kreować dla innych. Ivy dla Ivy to jest ewidentnie jakby taka druga, trzecia myśl, kreowanie kolegów, a Morant miał takie momenty w NCAA, że wręcz było tak, że się zastanawiali, czy nie jest zbyt pasywny jak na swoją przewagę umiejętności nad resztą kolegów zespołu, bo Morant po prostu bardzo dużo podawał. Trafił, te mecze miał takie mecze, że opierał się na kreowaniu i potem dopiero jak brakowało punktów, to sam próbował przejąć mecz i wchodził w te takie buty lidera też punktowego. Ivy ma jedno tempo, to jest swoje tempo, gdzie on atakuje tę obręcz. Przez to, że on gra na jednym tempie, nie ma na myśli to, że on nie zmienia tempa w ruchu, ale bardziej, że on cały czas gra bardzo intensywnie. I w ataku, i w obronie bardzo intensywnie, bardziej w tym przypomina mi nie Moranta, który jednak troszeczkę umiał to równoważyć właśnie tak, że tu grał troszkę na drużynę, tu troszkę na siebie, tutaj przyjmował, nie wiem, mecz i tam chyba jakąś trójką wygrał, chyba jakiś mecz w turnieju NCAA, jeśli też pamiętam Morant. To Ivy ma tak, że on jednak jest on i to on jakby jest lideruje i taki, ta jego intensywność taka aż zbyt duża momentami i w ataku i w obronie kojarzy mi się z młodym Russellem Westbrookiem. Młody Westbrook taki był właśnie, że on miał taki zwierzęcy atletyzm, jaki ma Ivy, bo rzeczywiście to jak on nagle sobie tak spokojnie kozuje i nagle robi depnięcie i z niczego i od zera właściwie 100 km na godzinę leci to obręcz i tam próbuje kogoś zamordować, to jest absolutny show. To każdemu polecam włączyć sobie mecz Purdue i zobaczyć, co ten gość potrafi wyprawiać na boisku, bo to jest każdy mecz Purdue jest jakby z nim jest, fajnie się ogląda.
Przewagę Ivy ma na pewno taką nad Westbrookiem, że no jednak rzuca za trzy. I gdzieś widziałem ciekawą statystykę, która pokazywała, że jakby Ivy w ogóle nie toleruje midrange'a, że jeżeli on już podejmuje decyzje rzutowe, to albo trójka, albo spomalowanego. Już nie chcę kłamać, jak to wyglądało w procentach, a na pewno ten jego midrange stanowił 5, maksymalnie do 15% i jakby z ilości oddanych przez niego rzutów. Więc albo spomalowane, albo trójka w jego przypadku. Co jest dobre w obecnej lidze. Tak, w jego przypadku to jest tak, że on ma po pierwsze, bo on zaczął od tego, że on nie miał za bardzo rzutów w ogóle, tylko atletyzm dostał się do tej strefy z floaterów i tam albo dał floater, albo właśnie jakiś layup i tak całą swoją grę, albo wsadzał piłkę nad kimś, na tym opiera całą swoją grę i jak musiał ją dalej rozwijać, no to chce trafić do NBA, no to musiał dołożyć dwie rzeczy, bo musiał jakoś, że nie jest bardzo duży, ma chyba tylko 6-4 wzrostu. Mhm. Nie jest bardzo duży, no to jako, rzuca, jako dwójka bez rzutu i bez kreowania, no to sobie nie poradzi. Musi czymś być w tej lidze, tak? Więc wyszedł w to, poszedł w to, że a, rozwija właśnie te swoje umiejętności na piłce jako kreatora dla innych, stara się widzieć więcej i rozumieć to, da się to rozwinąć, bo to widzimy po, nie wiem, Dariusie Garlandzie, który miał dosyć tunelową wizję, przychodził do NBA, a teraz fantastycznie podaje, po prostu widzi kątem oka ruch boiska, podaje świetnie, to on to stara się rozwinąć, no i też stara się bardzo mocno rozwinąć rzut, no tylko rozwija trójkę, tak, bo jeśli on będzie miał dobrą trójkę, po której musisz do niego podejść, to przy jego atletyzmie, no to koniec gry jest, po prostu albo rzuci za trzy, a jak do niego podejdziesz za blisko, żeby go przykryć, no to jeden kozioł krok do przodu i jest za tobą, jest już pod koszem, bo tak jak Morant po prostu tak się teleportować pod tą koszem. Tak, i Morant też właśnie zrobił to, szczególnie w tym sezonie, widzieliśmy na początku roku, gdy ta trójka zaczęła mu wpadać chyba na 36%, to ten jego przeskok z super gracza na tego All-Stara w lidze NBA na początku roku był bardzo widoczny, a to w dużej części właśnie zostało umożliwione przez to, że dorzucił tą trójkę do swojego arsenału. Tak, a jak mi się kojarzy właśnie jeszcze z jednym graczem, jeśli chodzi o to, jak się dostaje od trójki pod kosz, z Tyrese Maxeyem, że Maxi też potrafi się teleportować na jednym koźle, jednym kroku właściwie z trójki pod, w tą strefę floaterów. No i to jest ta umiejętność, która może go, która sprawia, że wygląda razem z tą taką efektownością tego, jak gra, sprawia, że myśli się o nim, że jak ten rzut wsiądzie, a będzie ponad, nie musi być świetny, ponad przeciętnym podającym, to będzie gwiazdą. I to jest takie, że można w to uwierzyć. Jest troszkę za mały, żeby być dwójką, musi być pewnie głównym rozgrywającym w drużynie, więc to jest takie, tu jest ten problem, na jakiej pozycji on tak naprawdę gra, bo jest nieduży jak na rzucającego obrońcę i ma ten rzut taki jakiś świetny. Jest troszkę za mało, widzi jak na, w sensie ma słabe, za słabe decyzje jak na rozgrywającego, bo widać, że on widzi na boisku kolegów, tylko często celowo ich ignoruje. Potrafi w kontrze lecieć 4-2 i sam wpaść w tych dwóch obrońców, a kiedy ma trzech kolegów rozstawionych na obwodzie dookoła. To jest ta jego agresywność i jednotempo w ataku wychodzą przy tym. No ale zobaczymy. No, jeśli ktoś ma być gwiazdą w tym drafcie, to myślę, że Smith albo on. Pozostali gracze pewnie będą bardzo dobrzy tam ci, o których jeszcze nie mówiliśmy, ten się Holmgren i Bankero, o którym jeszcze nie mówiliśmy zbyt dużo, ale Ivy, mówię, ma takie momenty, że myślisz sobie, cholera, gwiazda. To jeszcze, jeżeli ktoś będzie oglądał Purdue, to na pewno warto zawiesić oko na ich rotacji centrów, Zach Ertz i Travion Williams, tak? To są obaj zawodnicy, Ertz chyba typowany nawet do pierwszej rundy końcówki, ale jakoś, tak, co widziałem, to też typowane na wybór w drafcie, tak spokojnie. Tak, oni tam są. To jest taka drużyna, która tam jest oparta, powiedzmy, na Ewe'u i ewidentnie będzie na nim bazowała, ale rzeczywiście mają jako to takie coś, bazując tylko na jednym graczu, w którym nie jest jej daleko nie dojdziesz. To sprawdzało już gigantyczne gwiazdy obecne w NBA, że nie dojdziesz. Kate Cunningham nawet rok temu przecież. Kate miał tam problemy w turnieju spore i też nie dało się na nim, ale on miał też beznadziejną drużynę dookoła siebie, to pamiętajmy o tym.
Więc każda z tych drużyn, które są faworytami nawet tutaj, będzie potrzebowała kogoś więcej niż swojej głównej gwiazdy. Tak jak mamy ten Trevion Williams, to jest stary center, tak? On jest szacowany na koniec pierwszej rundy, bo to jest takie miejsce, tak, koniec pierwszej rundy, początek drugiej, to jest takie miejsce, gdzie się bierze tradycyjnie centrów na ławkę. On wydaje się, że jest na tyle mądry i ogarnięty, że może w moment się dostać do w moment się dostać do na ławkę NBA, bierzesz go, wstawiasz i może wygrać tam te 15 minut na mecz jako rezerwowy center. Drugi ten center to jest Zach Eady, tak? Tak. On jest z kolei ogromny. On tam ma wzrostu, Jezu, ile ma wzrostu? Ma, czekaj, spojrzę. 7,4 wzrostu. To jest 2,20 wzrostu. Jest ogromny, ogromny gość. Też młodszy młodszy od Williamsa, bo ma niecałe 20 lat i w dniu draftu też będzie miał około tej 20, więc on też ma jakieś takie wyżej sufit. No ważne jest to, że masz tego Iwaya, który mimo tych dwóch gigantów pod koszem, którzy tam się wymieniają, jest cały czas w stanie się dostawać do obręczy swobodnie, to też jakby dobrze o nim świadczy. Tak? To jest takie, że w tłoku NBA, gdzie tam będzie jakiś centrum z poziomu NBA, teoretycznie może grać i sobie radzić. To jest taki też dodatkowy predyktor, że to nie jest tak, że on musi mieć pięciu, czterech gości stojących na obwodzie, żeby mieć miejsce pod koszem i tylko wtedy tam znajdzie miejsce. Nie. On jest w stanie się ogarnąć sam też. No i przychodząc w końcu do Paolo Banchero z Duke, bo to jest gość, który przed sezonem NCAA, jak dobrze pamiętam, to on obok Holmgreena był tym zawodnikiem typowanym, że on może Holmgreenowi przeszkodzić w bycie tą jedynką i nadal jest typowany jako ta jedynka, tylko że konkurencja zrobiła mu się już trochę większa, bo doszedł chociażby Jabari Smith. Teraz w perspektywie tej jedynki mówi się głównie o tych trzech zawodnikach. No i Paolo Banchero, tak jak już zdążyliśmy wspomnieć, no gra w Duke, które w zeszłym roku nie dostało się do turnieju March Madness. No a w tym roku mają, tak jak już powiedziałeś, czterech gości typowanych gdzieś do top 20 nawet. I co sprawia, że Paolo Banchero może być kimś w lidze? Bo to jest power forward, który potrafi trochę grać na piłce, potrafi trochę podawać, ma budowę już zawodnika NBA. Potrafi coś tam rzucać, ale czy ma taką jedną umiejętność, która go wyróżnia? Wiesz co, Banchero, chyba to, co go najbardziej wyróżnia, to jest to, jak potrafi być skuteczny na półdystansie. I to jest takie, że on ma taki, on naprawdę mi się strasznie kojarzy z Carmelo Anthony z czasów NCAA. To Carmelo był, powiedzmy, absolutną bestią atletyczną, więc Banchero jest mniej atletyczny niż Carmelo był w tym wieku, bo Carmelo rzucał, nie trafiał, zbierał i po prostu mordował wsadem dobitkę. Banchero jakby rzuca, nie trafia, jak nie trafi, to często zbiera po swoim rzucie i potem dobija jakimś tam layupem. To jest w sensie, że ma ten taki sam fizyczny drugi wyskok po pierwszym rzucie, że bardzo szybko dostaje się do obręczy i tam walczy o zbiórkę po własnym rzucie i dobija. Ale nie ma tego takiego wściekłego atletyzmu Carmelo, który Melo grał w NCAA niskiego centra bardzo dużo i bardzo skutecznie i tam terroryzował fizycznie centrum NCAA. Banchero aż tak atletyczny nie jest, ale za to na ten drugi skill, który jest abstrakcyjnie wręcz dobry, czyli jak na ten jego gabaryt, bo on ma ile? Ma 115 kg wagi, tak 250 funtów? 208-113, tak. No i Banchero ma jakby kozioł niesamowity. On, jak się patrzy na jego highlighty albo ogólnie na jego mecze, to on w koźle wygląda jak guard. On potrafi zagrać, mają takie akcje, że jak jest w miarę bliski mecz, to dają piłkę Banchero na 10 metrze i gra pick and rolla z kimś, a potem albo i po tym pick and rollu atakuje obręcz, wchodzi trzymając na biodrze, na ramieniu swojego obrońcy i bez problemu się dostaje do tej obręczy kombinacją kozła i siły. Więc to jest jakby w nim, dla mnie to jest najbardziej imponujące, że on nisko schodzi przy koźle, się nisko na nogach schodzi, się dosyć mocno schyla. To jak się płynnie rusza z piłką, to widać, że jest bardzo naturalne dla niego, wygląda troszeczkę jakby był rozgrywającym dla dzieciaka małym. Więc to jest fajne. Teoretycznie może być,
on widzi sporo na boisku, tylko znowu ma te decyzje nie najlepsze, bo często podejmuje decyzje na siebie, a nie na podanie, ale jako taki sekundary ball handler w NBA obok rozgrywającego wydaje się, może nie point forward, ale właśnie taki sekundary ball handler wydaje się być bardzo obiecujący pod tym kątem, bo tak potężnie zbudowany gość, który ma dobry kozioł i może tym kozłem po prostu jechać do obręczy, to się prawie nie zdarza w NBA. W NBA jest dosłownie kilku zawodników o takim profilu fizycznym, którzy są w stanie coś więcej z kozła zrobić. I samo to w sobie jest gigantycznym jego talentem, plus to, że rzeczywiście z tego kozła do pull-upów jest w stanie świetnie dojść, rzucić tego pull-upa. Na razie za 3 chyba nawet nie ma 30%, ale wydaje się, że... 31 ma za 3, tak. 31, tam miał, to musiał sobie pod koniec sezonu trochę wyciągnąć, bo tam miał chyba 29 jakoś tak jeszcze w trakcie spotkań konferencyjnych. I on ma ten rzut za 3, mówię, tak koło tych 30%, ale wygląda to technicznie jak coś, co powinno być lepsze. On ma te osobiste takie, ma osobiste też przeciętne, jak na swój dobry rzut z pół dystansu, więc to jest jakby te takie czysto, te predyktory takie czysto matematyczne, czyli skuteczność rzutu za 3, skuteczność rzutu z linii nie wyglądają bardzo obiecująco, ale wygląda bardzo obiecująco to, że a, jak chce, to się umie dostać świetnie na linię, b, ten pół dystans ma naprawdę dobry po pull-upach, C, technika rzutu przy trójce wygląda dobrze. Wygląda jak coś, co że powinien dosyć łatwo dojść do tych 36-37% za 3, tak się wydaje troszeczkę. Wydaje się też, że jak jest duża scena i te trudne meczapy, to on przychodzi i zaczyna dominować. Zdaje się, że w tym meczu z Gonzagą tam do przerwy miał 20 punktów, czy 20 parę punktów. Potem zapalał go skurczu i właściwie nie grał. Ale on był najlepszym graczem na boisku wtedy, bo Holmgren, Mark Williams grali swoje mecze, a Bankero wygląda po prostu inna liga przy nich wtedy, w tamtym meczu, więc on ma takie momenty, że wydaje się, że wow, że to jest gość, że to jest ten gość, który po prostu jest najpewniejszy w czołówce, że to jest taki prospekt, z którym się nie da spudłować. Bill Simmons miał taki moment, że obejrzał jego jeden mecz i zaczął krzyczeć, że Jezu, dawno nie było tak pewnie jedynki jak Paolo Bankero. No to jest nieprawda, bo on też z drugiej strony nie ma takiego atletyzmu, że on wchodzi do obręczy po prostu i daje pakę nad kimś. On wsady robi, bo jest tak duży, że jasne, do wsadu dojdzie. Ma też tam te 200 chyba 18 czy 216 wingspanu. Ale to nie jest gość, który jest jakimś super atletą i to widać w obronie też. Tak? Ma dokładnie to samo, co młody Carmelo, czyli że jeden na jednego jest w stanie nieźle bronić, nawet po switchach jest w stanie kryć nawet garda przez chwilę jeden na jednego, w sensie jeśli gard ma piłkę, to on jest w stanie go kryć. Jest w stanie kryć wysokiego tak samo z piłką, bo jest na tyle silny, że nawet centra przykryje, na tyle sprawny, że przykryje tego rozgrywającego, ale ma takie straszne po prostu takie brain farty w obronie, że w każdym meczu potrafi się zgubić kompletnie, gapi się na piłkę, w obronie gapi się na piłkę, to jest jego, to jest coś, czego trenerzy oduczają wszystkich zawsze, tak, że nie gap się na piłkę, jak bronisz. On się gapi na piłkę, gubi obrońcę za plecami i regularnie mu goście uciekają za plecami. Niektóre drużyny grały specjalnie atakowały tą jego słabość. To pewnie będzie się działo w turnieju, że oni tam mają w brakecie coś tam ciekawy mecz. Już w drugiej rundzie mają Michigan, zdaje się, czy Michigan State. To w Michigan State jest Max Christie, tak? Tak, czekaj, niech spojrzę, kogo oni mają. Michigan jest Keegan Murray. Też Michigan State mają. Michigan State mają. Czyli Michigan ten, State. Ten Michigan... Nie, Keegan Murray jest w Iowie. Iowie, tak. Michigan State jest. I Michigan State jest dobrze, bardzo dobrze prowadzonym zespołem, który co roku jakieś małe, mniejsze lub większe niespodzianki potrafi zrobić, więc to jest taka drużyna, która pewnie będzie już atakowała to takie gapiostwo bez piłki w obronie Bankero. Tak? I ta jego obrona bez piłki to jest coś, czego się w NBA nienawidzi, tego typu takiego obrony z gapieniem się na piłkę, bo to te wszystkie takie anty-highlighty Jamesa Hardena, Kyriego Irvinga biorą się właśnie z tego, że oni po prostu gapią się na piłeczkę i gubią co chwilę kogoś ścinających za plecami. To jest największy problem Bankera i on ma takie całe mecze, że potrafi przez cały mecz po prostu gubić tego swojego zawodnika. To potrafi być irytujące. Jakby się... I teraz nie wiesz, czy on się po prostu nie stara do końca,
Czy on nie umie? I to nie jest pytanie, które tak łatwo odpowiedzieć. Pewnie w turnieju zobaczymy troszeczkę, bo w turnieju trudno sobie wyobrazić, żeby się nie starał. Tak? Bo... Tutaj stawka jest za wysoka. Cały NBA tak naprawdę patrzy na ciebie. Tak, zwłaszcza, że on ma w drużynie... Duke jest chyba jedyną drużyną, która może mieć czterech gości w pierwszej rundzie, a tak naprawdę czterech gości może mieć nawet w top 20. No to tak, Paolo Banchero, AJ Griffin, jeżeli chodzi o kolejność, później jest chyba Wendell Moore Jr., no i na końcu Trevor Kills. Mark Williams jeszcze jest. Mark Williams jest. Nie chodzi nawet zawodników. To kogo ja wymieniłem, kto nie należy do tego? Wendell Moore Jr. Moore Jr., tak? Nie, Trevor Kills to jest taki combo guard, to tam to jest taki rozgrywający, jakich pełno pod koniec pierwszej rundy co roku w NBA, nie? Więc tutaj nie będę jakby się na nim rozwodził. AJ Griffin to jest gość, który tak naprawdę był typowany do top 5 draftu, potem z tego top 5 wypadł, słynie z takiej sporej ilości jakichś różnego rodzaju urazów i teraz wrócił, bo on ma fantastyczny rzut mimo bardzo takiej dziwnej techniki, takiej troszkę babskiej, dosyć niską. Szeroko bardzo rozstawia nogi w trakcie rzutu. Szeroko rozstawia nogi i pcha piłkę trochę z klaty, tak, i to wygląda... No 46% za 3, tak? Trafia fantastycznie, dobrze dostaje się do obręczy, dobrze kończy przez kontakt, ma masę takich ruchów, które pozwalają mu znaleźć layup lub faul gdzieś tam przy tej obręczy, czyli on tam... Ale to nic nie przychodzi mu łatwo, brakuje mu atletyzmu, bo jest dosyć wolny. I on robi tak, że on zakozłuje, zrobi spin, obrót, fejka i rzuci tam pod tą obręczą przy kontakcie. Ale i on przez ten swój rzut za trzy i przez to, że jest w stanie tak wykreować sobie punkty przy obręczy, tylko jak się namęczy przy tym, bo on tam się nie dostanie jednym krokiem eksplozją, to... Przypomina troszeczkę, nie wiem, taki, ja sobie zapisałem, że to jest nieatletyczny Desmond Baines z ciałem Jima Butlera. Okay. Jest tak zbudowany jak Jim Butler, ale brak atletyzmu ma chyba, jak Desmond, chyba jest gorzej, mniej atletyczny nawet niż Desmond Bane, a wygląda bardziej jak ten Desmond Baines z pierwszego sezonu, czyli świetna trójka, ale tam trudno, ale wszystko inne przychodzi mu po prostu trudno. Mm-hmm. Problem jest z nim też taki, że w obronie też jest jeden na jednego, mu gardzi uciekają, a wysocy zawodnicy go przepychają troszeczkę. No bo też nie jest wysoki, ma 1,98 m, więc... Tak, ale ma na to 213 wingspan, to jest taki... Ma plus 6 wcale wingspanu dodatniego, to jest ważne w kontekście draftu, ale no mówię, ma takie, jest takim nie do końca pewnym, bo jest strzelcem, to są duże pytania we wszystkim poza tym rzutem, tak? U Jabariego Smitha masz tak, że on ma ten rzut świetny, bardzo wysoko oddawany i bardzo dobrą obronę, to jest jego taki baza i dlatego mówimy, że potencjalna gwiazda. Tu u Jaya Griffina jest po prostu bardzo dobry rzut i umiejętność kreowania sobie punktów, kiedy ma wystarczająco dużo czasu na to. To tak, ja bym to tak nazwał. I dlatego on jest, ja nie do końca widzę go jako ten prospekt do top 5. On teraz bywa nawet na piątym miejscu wypisywany w drafcie, piątym, szóstym, siódmym miejscu. Nie do końca go widzę, no ale szczerze mówiąc, na Duke będzie tworzyła spora presja, bo to jest tak drużyna, która ma tyle talentów do NBA, ma coacha K, który podobno jest w swoim ostatnim sezonie, który też chciałby coś pokazać na koniec, a ta drużyna, jak patrzysz na nich, to ma szokująco dużo problemów ze słabszymi drużynami teoretycznie od siebie, więc to, że zostali wybrani w ogóle, że dostali dwójkę w tym regionie, to jest ten sam region, co Gonzaga zresztą, to jest dość zaskakujące i tutaj jest spory potencjał na upset już w drugiej rundzie, że mogą już w drugiej rundzie dostać trąbę od dobrze zorganizowanego Michigan State Spartans, gdzie oni sami są drużyną utalentowaną, z niby dobrym trenerem, ale organizacji w tej grze dużo nie ma, bo AJ Griffin troszkę sobie, Banchero sobie, próbuje to wszystko łatać, Williams w obronie, a w ataku Trevor Kills, te wszystkie dziury, których tam brakuje, ale taka podejrzana drużyna, podejrzana o upsecik jakiś zaraz, a równie dobrze, a też nikt się nie zdziwi, jeśli Banchero nagle odpali, Griffin będzie trafiał trójki i oni wejdą do Final Four. Idąc dalej, Maciek, Keegan Murray, Johnny Davis czy Benedict Mathurin?
Którego byś chciał teraz? Keegan Murray. To jest zawodnik, który w ostatnich tygodniach w ogóle jego notowanie poszły w górę, bo goście wali z załuku jak szalony w ostatnich spotkaniach. Trafia wszystko co rzuca, to trafia. Wiesz co, on poprawił, on tak. Teraz te trójki, on chyba już wyszedł na ponad 40% chyba w sezonie za 3. Nie? To jest tak, że on przy tych, on tak trafia te trójki, zaczął trafiać te trójki w turnieju konferencji swojej i chyba wyszedł tymi, trafiał jakieś tam, tutaj rzucił 8 trójek, tam 3 i nagle wyszedł na ponad 40% za 3. No zaczął 41 teraz. 41. Tak. No właśnie, a to jest tak, że w zeszłym sezonie miał 30% z gry za 3. W tym sezonie ma 37%, miał 37% do tego momentu i zwiększył ilość prób chyba z 1,5 próby do 4,8. A teraz jeszcze zwiększył ilość prób i wyszedł na 41% za 3, więc widać bardzo wyraźny progres w tych jego trójkach, w tym jakie trafia i jak dużo ich oddaje. To jest coś, co powinno być bezpośrednio przekładalne na NBA, więc ja bym się nie zdziwił w ogóle, jakby nagle ktoś go wziął w top 5 draftu. Wygląda. Maciek, uwagę, to ma aż 3 zbiórki ofensywne. Jest niesamowicie atletyczny i skoczny, mimo tego, że no wysoki nie jest, bo ma 203 cm wzrostu tylko, więc no, szału nie ma tutaj. A 3 ofensywne. Zależy od rozpisania. Wiesz, bo on ma 203-205 cm wzrostu, ale co mu wpiszą, czyli pewnie bym wierzył bardziej w tą niższą wartość, 203, ale ma też zasięgu ramy, ma chyba 211, tak? Bo ma tam 6-11 wingspanu, zdaje się. Fizycznie jest około 100 kg. No i on jest ogólnie dobry przy obręczy. On jest dobry przy obręczy, dobrze kończy przy obręczy, jak się tam dostanie i też dobrze właśnie zbiera piłkę w ataku, wie gdzie się ustawić. On jest, to jest czymś rzadkie na tym poziomie, bo jest typem super strzelca, który nie jest gardem w NCAA. To jest super strzelec, który jest silnym skrzydłowym. I nie wiem, jest jednym pewnie z 3 najlepszych graczy w NCAA w tym momencie, nie prospektów, graczy w NCAA. Myślę, że jest spokojnie jednym z 3 najlepszych graczy w tym sezonie. No i jest dość imponujący, jak się na niego patrzy. Tak? I ty rzeczywiście patrzysz na tą Iowę, która gra bardzo fajnie, bardzo zespołowo, plus ten Murray, który no, to, o czym można powiedzieć, co można powiedzieć o nim, to że rzeczywiście gość widzi tylko kosz, tak? To jest, nie jest to, że on gra bardzo zespołem, ale zespół jest ustawiony po to, żeby on mógł rzucać punkty i się nie przejmować jakimś tam podawaniem. On sam wykonuje tylko takie proste i oczywiste podania na krótkim dystansie, proste podania. Jak próbuje coś więcej z tymi podaniami zrobić, to jest od razu strata. Z kozła też potrafi gubić piłkę, zwłaszcza jeśli jest podwojony, to potrafi się zakozłować, próbując dwóch gości ograć, zamiast tą piłkę oddać. Więc to są takie jego proste wady, które też pewnie będą troszeczkę eksponowane w turnieju NCAA. Ale to, jak dobry jest przy obręczy, to jak fantastycznie ma tą grę przodem do kosza, potrafi się obrócić z gościem na plecach, zrobić kozioł w bok, oddać pół dystans albo za trzy wyjść, wycofać się z piłką za trójkę, walnąć trójkę, spalić siatkę. To jest imponujące. Docelowo pewnie w NBA też powinien być przyzwoitym obrońcą. Ma też takie mecze, że się w tej obronie nie stara troszeczkę i się gubi, ale jest już teraz niezły w passing lanes. Powinien zacząć odkrycia pewnie w obronie 3-4. Może dojść też do krycia od jedynki do czwórki wszystkich. Na centrum pewnie będzie za słaby. Mi się kojarzy troszeczkę z taką dużo lepszą rzutowo wersją Kyle'a Kuzmy. Ale jest, szczerze mówiąc, jestem troszkę, tak patrząc na ten bracket Iowy, to oni są dość, mogą być czarnym koniem w tym rejonie Midwest. Tak? Bardzo wszyscy, to jest coś, co podobno mokry sen scoutów, tylko to jest możliwe dopiero w tym Elite Eight, żeby trafił nam się mecz Keegana Murraya z Jabari Smithem, bo to teoretycznie są podobni gracze. Jabari Smith jest bardziej nahypowany, a Keegan Murray w tym momencie jest lepszym graczem. Tak, znaczy jak patrzę na Keegana Murraya, to czasami ma też takie, powiedziałem, głupie decyzje, bo gdzieś tego midrange'a, jakieś fadeaway'e czasami próbuje, zdarza mu się to. No ale jest interesującym prospektem, no, szczególnie patrząc na to, jak rzuca i tak jak mówisz, jak gra przy obręczy, jak zbiera. A chciałbym teraz się skupić, nie wiem czemu, ale tak ja osobiście, jak myślę o tym drafcie, to zostawiam sobie
Johnego Davisa z Benem Mafflinem, mimo że to są inni zawodnicy. I Davis jest stawiany, nawet widziałem go w top 5 w niektórych mockach, a Ben natomiast to jest tak gdzieś powiedzmy okolice 10 piku. Różnie to, raczej niżej niż ten 10. Ale tak jak patrzę, to na początku kariery wydaje mi się, że Ben może mieć stosunkowo łatwiejsze wejście do ligi, bo podoba mi się to, że potrafi grać bez piłki. Wychodzi po zasłonach na trójkę, potrafi ścinać pod kosz. Fajnie gra z tym Christianem Coloco w pick and rollu, potrafi gdzieś zmienić tempo z jakim gra na piłce, czym myli obrońcę. I nie wiem, znaczy na pewno potencjał ma większy Johnny Davis, bo patrząc na niego to jest pewnie, no nie szukając daleko, zeszłoroczny Jalen Suggs. No wiadomo, o mniejszym potencjale, ale patrząc na tych dwóch gości, gdzieś takie porównanie przychodzi na myśl. No a jak to jest w twoich oczach? No i pewnie Johnny Davis, patrząc na to, kto może być lepszym zawodnikiem, no to on jest wyżej. Wiesz co, tak, zacznijmy od tego, że Maturin może zrobić bardzo duży hałas w turnieju, bo Arizona wydaje się być jednym z głównych faworytów całego turnieju NCAA, tak, więc mają fajny zespołowo grającą drużynę, gdzie tam jest paru takich gości, którzy będą ułatwiać mu życie, mają niezłego centra. Maturin jakby robi ten scoring i to jest takie, że jeśli ktoś sobie losowy włączy kanał Plus Sport 2 i zobaczy ten ich mecz i oni będą wygrywać, będą 4-5 punktami wygrywać meczu, nagle Maturin rzuci 12 punktów z rzędu po jakichś setach granych na niego, gdzie będzie biegał po zasłonach, a to jest, wiemy jak to wygląda w turnieju NCAA, że nagle hala eksploduje, wszyscy krzyczą, a on wali kolejną trójkę, jeszcze po prostu pijane nastolatki biegają na boisko, cokolwiek, to się może tam jakby dziać naprawdę i on ma taką grę, która potrafi poderwać całą halę, bo biega po tych zasłonach, wali trójki, ma bardzo dobrą tą relokację robi, tak? Czyli obrońca się odwraca, patrzy na akcję, a on po prostu po cichutku 2 metry w boksie przesunie. To jest na przykład coś, na czym Klay Thompson buduje swoją grę, że cały czas się rusza, kiedy tylko obrońca oderwie od niego oczy, to on się od razu mu urywa gdzieś w bok, przez to jest potem otwarty do trójki. To jest fajne. Jest szybki przy okazji i to jest, ja wolę Maturina, żeby nie było, od razu mówię, ja wolę Maturina od Johnny'ego Davisa. Czyli to się zgadzamy. Na tej zasadzie, że on ma, ten świetny rzut za trzy, który naprawdę jest świetny, tam jest, on rzuca je po zasłonach, to jest chyba tam z 46% chyba ma, tak, za trzy, tam miał takim, czy troszkę mu to osłabło, ale dosyć długo gra na dobrze powyżej 40%, za trzy. I do tego dokładamy to, że on fantastycznie atakuje close-outy, czyli musisz go kryć od trójki, ale jak skoczysz do niego albo jak się odsuniesz na pomocy to i idziesz z close-outem, to on ci zaatakuje na wykroku i pójdzie do obręczy. To, co umie zrobić przy tej obręczy, to problem jest to, że on przy obręczy jest bardzo szybki przy obręczy bardzo dobrze umie wymusić faulę, ale tutaj mam jego wadę, kompletnie nie umie kończyć przez kontakt. To jest jego wspólna rzecz, zresztą z Johnem Davisem, ja sobie zapisałem dużymi literami, że obydwaj nie lubią za bardzo kontaktu na boisku. I obydwaj tak samo w obronie też uciekają od kontaktu. Zasłona potrafi ich zabić jednego i drugiego i więc ani w ataku, ani w obronie tego kontaktu za bardzo nie lubią. Maturin na pewno dobrze wymusza osobie, potrafi wejść po tym zaatakowaniu close-outu, wymusić faul, nie potrafi skończyć przez ten kontakt, może się tego nauczy w NBA, może nie, ale sama ta kombinacja, trójka plus szybkość w atakowaniu close-outu, to są takie dwie rzeczy, które spowodują, że on jest momentalny plug and play do NBA. A jeszcze gra bez piłki, to też tak, myślę, że... gra bez piłki, biega po tych zasłonach, ściąga obronę. Nie wiem, czy to może być nowy JJ Redick, ale to może być nowy JJ Redick, tylko jest dosyć wysoki jak na nowego JJ Redicka, więc to może być taki JJ Redick na skrzydle. Tak? Troszeczkę tak mi się kojarzy, jeśli chodzi o te umiejętności, tylko Redick nie umiał atakować tych close-outów. No trudno mi, żeby teraz takiego gracza w NBA przypomnieć, no mi się troszkę kojarzy, tylko to są takie nierówne porównania, tak? To jest taki, albo jak to był większy DeAntoni Melton, bo on dobrze broni na piłce.
problemem jest taki sam problem jak Melton, czy nie wiem, jak Kentavious Caldwell-Pope, że bywa zbyt agresywny na piłce, po prostu robi dosyć debilne faule i potrafi złapać dwa faule w ciągu 10 sekund, bo po prostu wkłada ręce od tyłu komuś w kozioł, próbuje tą piłkę zabrać aż za bardzo. Na pewno chętniej w obronie jednak ten kontakt łapie niż Johnny Davis. To jest dlatego mam go też wyżej, bo on jak się jednak przyklei się w kurzy na rywala, to potrafi na nim siedzieć cały czas, starać się po prostu być jak takim, mówię, co mi się kojarzy z KCP? Kojarzy mi się troszeczkę z Devinem Vasselem, jako taki troszkę inne porównanie z NBA, bo jest po prostu bardziej gabarytów pewnie Vassela niż Meltona. Problem jest i też mi się kojarzy dlatego z KCP i z Meltonem, że oni są fałszywymi gardami na zasadzie takiego fałszywego kreowania dla innych. Jeden i drugi to nie jest dla nich pierwsza opcja, zwłaszcza dla KCP, który słynął z tego, że miał mało strat, ponieważ mało podawał. Na początku kariery w NBA on tam chyba miał taki moment, że był najlepszy w assist turnover ratio w NBA KCP. I Maturin jest też gościem. On kreuje dla siebie, ale ma takie powinien mieć w NBA takie gravity. Nie wiem, czy od razu, ale za parę lat, kiedy będzie trzeba po prostu przy nim być bardzo blisko, bo jak się odsuniesz, to albo rzuci, albo zaatakuje cię na close-aucie, że powinien kreować innym miejscem, nie swoimi podaniami, tylko właśnie tym, że będzie się ruszał bez piłki. Za to Johnny Davis, żeby było z drugiej strony, tutaj też z drugiej strony, nie do końca rozumiem jego, w sensie rozumiem jego fenomen w takiej zasadzie, że ma fantastyczną grę taką między trójką a pół dystansem, ale CJ McCollum. To jest chyba troszkę wyższe od CJ'a. Czy to, co mnie akurat u Davisa, Davis ma 1,96 m. To, co mnie jakby patrząc na warunki Davisa, no, trochę irytuje, jakby no, nie podoba mi się to w jego grze, że on dużo gdzieś właśnie szuka tych fadeawayów, tak często one są takie trochę rwane, trochę na siłę, bo jeżeli on atakuje już kosz, no to i ma warunki, nie jest silnym zawodnikiem, to wygląda fajnie, ale jeżeli szuka tej gry tyłem do kosza, no to już nie jestem przekonany akurat do jego gry w tym stylu, no i mimo wszystko jestem trochę zaskoczony, że on aż przebija się gdzieś do top 5 w obecnej chwili. Wiem, że zdobyła 21 punktów na mecz, wszystko wygląda fajnie, ale no, piątka to chyba jednak za wysoko jak na niego. To wynika też trochę z tego, że to Wisconsin tak naprawdę pewnie bez niego by nie było w turnieju w ogóle. To z jednej strony. Z drugiej strony on jest bardzo uniwersalnym strzelcem, bo on i za trzy rzuci, i z pół dystansu, i w catch and shoot, i sobie sam wykreuje rzut, i dostanie się do obręczy i tam skończy. Znowu, jak łapie kontakt z rywalem, z podkoszowym rywala, to też nie jest naturalnym tutaj, nie kończy tego naturalnie przez kontakt, co jest dosyć takim troszeczkę refrenem przy tej klasie draftu, że brakuje takich gości, którzy poza Iwejem może, że złapie kontakt, rzuci, jeszcze rzuci po prawie osobistym. Przepraszam, że tutaj przerwa, a propos tego, czego nam brakuje w tegorocznej klasie draftu, to jak sobie notowałem tych zawodników, powiedzmy, no pierwszą piętnastkę, to nie ma takiego gościa w tym drafcie, który by notował więcej niż powiedzmy 3 asysty na mecz. 3 asysty, 3,2 notuje Ivy, 3,1 Paolo Boncero, no i nie masz tak naprawdę gości, którzy dostarczają tobie asysty. No tak, nie masz kreatorów po prostu. Nie masz kreatorów i nie masz gości żyjących, nie masz gardów, ogólnie nie masz gardów tak naprawdę. W czołówce Johnny Davis jest pewnie tak wysoko, ponieważ jest gardem i tego brakuje bardzo i będą drużyny w czołówce draftu, które mają podkoszowych, więc nie będą się obrać podkoszowych, tylko będą szukały na siłę gardów troszeczkę. I tu są szanse tego Maturina, to są szanse Johnny'ego Davisa. Mówię, mi się Davis kojarzy troszeczkę z CJ McCollumem na tej zasadzie właśnie, że umie punktyzować na każdy możliwy sposób i że ma tam taki dobry rzut za trzy, ale jak podejdziesz, to zrobi kozioł dwa do przodu i pójdzie w tego fadeawaya, który w miarę trafia. On dobrze je trafia, wygląda, w sensie inaczej, jak trafia, to wygląda w tym niesamowicie. Bo on potrafi rzucić takie 3-4 fadeawaye na takim półdystansie z 4-5 metrów, a la CJ dokładnie, tak, ale takie wielkie momenty CJ'a gdzieś tam w playoffach. Pytanie jest, jak bardzo wartościowym graczem w NBA jest CJ McCollum? To jest takie pytanie bardzo ogólne. Drugie pytanie jest to, czy on będzie w stanie robić to tak regularnie jak CJ, tak? Bo CJ, wiadomo, zdobywa teraz Pelicans więcej punktów na mecz w NBA niż Johnny Davis w NCAA. No,
To jest taki gość, który wydaje mi się, że jego, wiesz, jego podłogą i najbardziej prawdopodobnym rezultatem jego kariery jest bycie pewnie sixth manem zdobywającym punkty, sekundary ball handlerem. On musi być pewnie, on sobie zdecydowanie lepiej sobie radzi, jak ma koło siebie rozgrywającego albo kogoś grającego na piłce, niż kiedy sam ma piłkę w rękach. Więc wydaje mi się, że jego bym tak zakładał, że jego najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest sixth man w NBA, ale w tej klasie draftu wybranie sixth mana w top 10 albo nawet top 7 to wcale nie jest taki zły pomysł tak naprawdę, bo każdy prawie gracz, o którym mówimy, ma jakieś gigantyczne wady. Mamy bardzo niewielu graczy, o których możemy powiedzieć, o, a nóż będzie gwiazdą. I nawet w tej takiej naszej czołówce, tych czterech graczach, chyba nie ma ani jednego gościa, który byłby franchise playerem, takim pewnym, że okej, na nim budujemy organizację, on nam zmieni wszystko. A dla porównania w ostatnim drafcie był takich gości z pięciu. No tak, no jakby zeszłoroczny draft w ogóle postawił przecież bardzo wysoko. No chociażby przecież twoi Pistons zostali Cade'a, który po cichym początku sezonu teraz no jest w centrum zainteresowania, tak naprawdę zamknięty wyścig poroty. Ponownie wydaje się być otwarty, ale ogólnie mówiąc o tej klasie draftu, to jest klasa taka trochę na przeczekanie, bo za rok znowu z tego, co się mówi, czeka nas duża porcja talentu w NCAA. A jeśli skupiając się na tej klasie draftu, to sobie wynotowałem z tych nazwisk AJ Liddella z Ohio i właśnie tego zawodnika forwarda z LSU, Terla Eason'a. Dobrze mówię? Tak jest, tak jest. Terla Eason'a. I Terla Eason ma chyba to do siebie, że nie chcę powiedzieć, że jest takim ubogim Paolo Banchero, ale też jest jednym z tych forwardów, któremu piłka w rękach nie przeszkadza. Tak, mu nie przeszkadza piłka w rękach. Przy okazji w obronie potrafi robić dosyć niesamowite rzeczy. Potrafi kryć momentami pięć pozycji. No i jest właśnie takim forwardem, który umie wykrywać. Mam wrażenie, że widzi więcej na boisku dużo niż Banchero, ale jest od niego mniejszy. To jest 6-8 wzrostu, zdaje się, tylko tak to muszę. Znaczy akurat Eason'a nie mam zapisanego. Tutaj sobie wynotowałem statystyki bardziej dotyczące Liddella, bo jak się patrzy na Liddella i czasami jak mu wpada po prostu, no to... 8 wzrostu tylko, 97 kg. I gra, to jest tak, to jest 203 wzrostu, 97 kilo, gra jako silny skrzydłowy. I jednocześnie potrafi wykreować innym, mu piłka nie przeszkadza, ma dość abstrakcyjnie dobre te statystyki defensywne, bo to są dwa przechwyty na mecz, ponad blok na mecz, 7 zbiórek. Wydaje się, że powinien pójść w loterii, zwłaszcza pod koniec te jego akcje rosną z biegiem sezonu, bo coraz lepiej widać, że jest ogarniętym gościem. Zanotował Eason spory progres za 3. Oddał tylko 1-3 rzutu za 3 na mecz w zeszłym sezonie i trafiał tam 24%. To w ogóle marginalna rzecz. Skoczył do 2,5 rzutu na mecz i 36% za 3. Więc to jest bardzo pozytywne dla skauta, że widzi, że ten progres za 3 nastąpił. Nastąpił progres w rzutach za 2, znowu o 5% w górę. I co bardzo, bardzo ważne w kontekście przewidywania kariery gracza w NBA, między jego pierwszym rokiem w Cincinnati, a drugim w LSU, bo to jest kolejny transfer. Tutaj mamy tak w drafcie masę gości po transferach. Zanotował progres na linii o 22%. On skoczył z beznadziejnych osobistych 57% z linii do 80% na linii. I zwiększył przy tym próby, trzykrotnie zwiększył ilość prób. To jest właśnie w ogóle widoczne w jego grze, że on się w ogóle nie boi kontaktu, bardzo chętnie wymusza osobiste i tak naprawdę jak nie wie, co są zrobić za bardzo w ataku, jak brakuje mu innych opcji, to po prostu idzie do obręczy, wymusza faul, rzuca osobiste. I to też jest, mówię, Eason jest gościem takim sleeperem, troszeczkę ja jestem na takim etapie ostrożnej fascynacji tym gościem, więc jestem bardzo ciekaw, co z niego długoterminowo wyjdzie, ale no, bo tak silnym skrzydłowym raczej przy tych warunkach w NBA nie będzie. Pytanie jest, czy może być niskim skrzydłowym, patrząc na jego progres rzutowy, może będzie. Na pewno będzie w obronie niezły. No, fani Pelicans już bardzo by go chcieli do siebie przygarnąć.
Jako tam taki profil, gość o tym profilu by tam idealnie pasował w lukę po Joshu Harcie lub jak po drugich. Teoretycznie w Pelicans mógł świetnie pasować Murphy wybrany w zeszłym roku. Tak. Jakoś nie widać, żeby pasował tam i się rozwijał. Teraz zaczął się rozgrywać. Już miał ten mecz na 30 punktów, zdaje się, tak? Zresztą w Pelicans nie wiesz, kto jak pasuje. Po tym, jak bez Zajona, to nie jest ta drużyna, którą są Pelicans, więc to jest taka twór tymczasowy, że tak powiem. No tak, czekają, aż Zajon trochę schudnie i w końcu wróci na parkiet. Myślę, że wychodzili go nam, byleby się nie zepsuł. Mhm. Jeszcze dodaję właśnie ten Nigel Liddell, bo to jest w sumie forward, tak? Który biega po obwodzie i rzuca trójki na 39%. Tak? Możliwe. Tak. Na 30%, ale jak patrzę, to średnia wychodzi tu tylko 2,5 próby na mecz. A jak oglądałem jego niektóre skróty, to potrafi mieć chyba po 5 nawet trójek trafionych na spotkanie. Więc ma te swoje przebłyski. I myślę, że też jest takim jednym z ciekawszych nazwisk, powiedzmy, tam już z tego przedziału. Nie wiem, 10-20, no, tak to załóżmy. Ale to jest już taki gość, który tak naprawdę, wiesz, problem z nim jest taki, że to jest gość, który on jest już trochę starszy, 21 lat, 22? Ale 21 lat ma, tak. 21 lat ma, więc to nie jest już tak, że facet jest, jak masz już gościa trzeciorocznego, to on musi się super wyróżniać w NBA, w NCAA, żeby tam być poważnym graczem. No, on cały czas nie rzuca jakoś bardzo dużo tych trójek. Rzuca je dobrze, ale nie rzuca ich bardzo dużo. To są, nie wiem, 4 próby na mecz. Tak, to jest tam. Czyli dobra skuteczność, ale 4 próby na mecz. Nie czuję za bardzo w nim czegoś, co by go bardziej wyróżniało. Taki to jest kolejny gość, który jest takim prospektem na free ND w NBA, ponieważ mówię, ten rzut zatrzyma niezły. I przy okazji jest zbudowany jak szafa troszeczkę, bo to jest tam chyba 110 kg mięsa, jeśli zaraz powiem. Tak, 108, 201 cm wzrostu. Tak. Jak się na niego patrzy, to rzeczywiście gdzieś tam posturą przypomina Jamesa Hardena, nie do końca sportowa. Wydawałoby się, że brzuszek lekki ma, ale jakoś sobie radzi z tym. Tak, i to się wydaje, że powinien sobie właśnie poradzić w obronie dzięki temu. Pytanie, co z nim będzie, tak? Bo to jest tak, że dla mnie jego ścieżką do kariery jest po prostu to, że został free agent w NBA, a jest wielu kandydatów do tej roli, nawet w tym drafcie tylko, więc zobaczymy, czy da radę wykorzystywać tą swoją masę do bronienia najlepszych graczy rywali, bo na razie bywa za wolny troszeczkę, tak delikatnie rzecz ujmując, mimo tego, że zbyt wysoki nie jest. Myślę, Maciek, że na dzisiaj sobie możemy już zakończyć, bo patrzę, że mamy na pewno około 1,5 godziny chyba jeszcze nagranego materiału. No też mam nadzieję, że to nie jest nasz ostatni wspólny podcast. Ja bym tylko ci tak szybko wspomniał jeszcze dwóch graczy, bo to są tacy gracze, zostali tak naprawdę dwaj istotni gracze z punktu widzenia wyników w turnieju. Mhm. Jeden to będzie Ty Washington. Mhm. To jest Ty Washington z Kentucky, który Kentucky nie jest tak dobre jak w poprzednich latach w tym sezonie, chociaż z drugiej strony oni mają dużo graczy po transferach. To jest drużyna inna niż do tej pory budował Calipari, tak? Czyli że drużyna, którą tam nie jest to drużyna, którą oni tam budowali na tych one and done graczach, tylko tutaj mamy masę ludzi po transferach. Ale Kentucky dostało ten drugi seed na wschodzie i dostało go pewnie w dużej mierze, a przez tą mieszankę weteranów z właśnie tym Ty'Tajem Washingtonem, który robi dużo dobrego z takim rozgrywającym, mocno w typie Immanuela Quickleya, Isha Smitha albo Reggie'ego Jacksona, czyli żyje po pikach, po prostu dochodzi do krótkiego półdystansu albo do floatera i trafia tam te floatery i półdystans krótki, trafia wszystko z tego. Miał chyba jeden mecz w turnieju teraz, konferencji, w którym nagle kompletnie przestał mu siedzieć, ale fantastyczny jest na tym krótkim półdystansie i na floaterach. Bardzo mi się kojarzy z tym z Ishem Smithem, bardzo mi się kojarzy w tym floaterze z Immanuelem Quickleyem.
zwłaszcza na podobną budowę, typu jest dosyć niskim rozgrywającym, a ma bardzo długie ręce. Ma długie ręce. To sama uczelnia, więc z Quicklyem wspólnego trochę mają. I też a propos Kentucky, to pewnie trzeba gdzieś zwracać uwagę na ich centra, czy forwarda, czy Egwe. On też jest typowany gdzieś o koniec pierwszej rundy, jak dobrze pamiętam. Tak. Zresztą my w ogóle chyba właśnie o nim mówiliśmy przed... A propos tego, że zarabia. Tak, że to jest gość, który... On jest typowany na koniec pierwszej rundy, ale... Oskar Tsieba, tak? Ale on jest takim gościem, który jest doświadczony na tym poziomie i ma te takie swoje rzuciki różne, dziwne przy obręczy, dominuje fizycznie swoich rywali, w ogóle nawet nie próbuje rzucać za trzy. Ma chyba, pobił rekord NCAA, w sensie ma najwięcej zbiórek całej NCAA w tym sezonie, zdaje się, tak? Bo to jest tam 15 na mecz, chyba nikt inny w tym sezonie nie miał 15 zbiórek w NCAA na mecz. Więc on tam bardzo dużo zbiera, tam rzuca, pudłuje półhak, zbiera tą piłkę, jeszcze raz dobija, potem jest strasznie kochany w Kentucky. Tak, o nim mówiliśmy, właśnie mogę sobie przypomnieć nazwiska przed podcastem. I w jego przypadku myślę, to jest taki, to nie jest bardziej, ja go nie patrzę na prospekt do draftu, bo to jest taki troszkę case Tylera Hansborough, że gość jest kochany u siebie na kampusie, kochany jest w Kentucky. Myślę, kompletnie się nie zmienią jego szanse w drafcie, czy pójdzie za rok, czy w tym roku, a warto w jego przypadku zostać jeszcze rok, bo on konkretne pieniądze za bycie twarzą tego dużego rynku NCAA zarabia. Jest ta i może zarabiać więcej paradoksalnie w NCAA niż będzie zarabiał w NBA na jakiś tam 2A'u albo w innych 10-dniówkach. A on tutaj może być gwiazdą kampusu. No nie jest super atletyczny, nie jest super utalentowany, ale ma właśnie taką grę, która potrafi zużyć, zamęczyć rywala. Rzuci półhaczek, nie trafi, zbierze, drugą ręką rzuci, nie trafi, zbierze, dobije w końcu, przepchnie gościa, wsadzi mu łokieć. I masz dosyć grania przeciwko niemu, więc to on i ten Ty Washington, on też jest transferem, tak? On był w West Virginia przez 2 lata i sobie tak różnie radził i potem poszedł teraz poszedł do Kentucky, ma 17 punktów na mecz, 15 zbiórek, tak? Asystę, prawie 2 przechwyty, 1,5 bloku. Gość jest takim oldschoolowym graczem troszkę NCAA i się na niego fajnie patrzy. Mówię, ja go porównuję troszkę do czarnego Tylera Hansborough. Ma podobne parametry fizyczne, bo to jest 206 wzrostu, 117 kilo. Taki tyrający ludzi. No on jest technicznie skrzydłowym, ale w Kentucky gra często jako center. No i właśnie... A drugi zawodnik Maciek, o którym chciałeś powiedzieć, właśnie w perspektywie turnieju? Tak, poza Ty'em Washingtonem, który mówię, tak samo jak zresztą wspomniany Quickley nie kończy pod koszem, on kończy tylko te floatery, nie ma za bardzo trójki, ani nie ma, nie kończy pod koszem. Mam jeszcze drugiego, który był jeszcze nasz ostatni gość, Ochai Agbaji. Kansas. Z Kansas. To jest gość, który być może być tak jak Keegan Murray, to Ochai Agbaji też może być najlepszym graczem w ogóle w NCAA w tym sezonie, nie patrząc na potencjał w NBA. Gość ma świetny rzut, jest bardzo atletyczny, dobrze broni, bardzo zaangażowany na boisku, robi to, czego od niego oczekujesz po prostu. No, to, przez co nie pójdzie w top ten draftu pewnie, to jest to, że ma już 22 lata, ale jako tako niski skrzydłowy, no Kansas z nim jest chyba jedynką w swoim regionie, tak? Niech spojrzę dobrze. Tak. Kansas z nim jest jedynką. Drugie miejsce w konferencji za Baylor, ale to inny region jest, więc tak, ale jedynka. Tak. Jest jedynką, są nawet przed Auburn z Jabarim Smithem u siebie. Istnieje spora szansa, że gdzieś w Sweet 16 będziemy mieć matchup Ochai Agbaji kontra Keegan Murray, czego bym sobie dosyć mocno życzył, to było bardzo fajnie to zobaczyć, bo z tych rzeczy, które potencjalnie mogą się tutaj wydarzyć w tym turnieju, to mi chyba najbardziej ekscytuje. No Kansas musi przejść 2 rundy, które są względnie proste dla nich, a Keegan Murray będzie miał
troszkę drogę przez mękę, bo mam w drugiej rundzie ma już zwycięzcę meczu Providence South Dakota, ale jeśli wygra Iowa też ten mecz, no to już Kansas-Iowa, mecza właśnie Agbaji kontra Keegan Murray zapowiada się naprawdę fascynująco. No, kilka meczów na pewno będzie, na których warto zawiesić oko, a jeszcze zaczynaliśmy od Baylor, kończąc na Baylor. Jeżeli masz rozpiskę tych meczów, no to co nas czeka w perspektywie Baylor? Oni mają tak, w pierwszej rundzie mają bardzo prosty, w turnieju NCAA teoretycznie, a prosty spotkanie, bo drużyna, która przegrała z nimi 40 czy 50 w konferencji, czy gdziekolwiek indziej, może nagle wyjść i wygrać mecz na hype lecąc. Mają Norfolk w pierwszej rundzie. Norfolk powinni jeszcze spokojnie zrobić. Druga runda też nie jest taka zła, bo tutaj mamy zwycięzcę meczu North Carolina Marquette, które żadna z tych drużyn nie ma jakiegoś wybitnego sezonu. Ale już w trzeciej rundzie może być UCLA, które w zeszłym roku miało świetny run w turnieju NCAA. Sam mówiłeś o Johnny Musangu. To jest Jamie Jacques jeszcze, jako drugi zawodnik. Tak jest, więc tutaj jakby mam wrażenie, że jeśli UCLA w ogóle przejdzie tą swoją drugą rundę, bo oni też będą mieć trudny mecz, bo tam jest St. Mary kontra chyba Wyoming będzie, wejdzie z tego First Aid. Więc jeśli mamy UCLA kontra, to w tym Sweet 16 mecz UCLA-Baylor to będzie prawdziwy sprawdzian dla Baylor. Bo Baylor ma trochę kontuzji. Zdaje się, że troszeczkę przestało wyglądać tak dominująco jak na początku sezonu w obronie, w tej drugiej połowie sezonu. No i to będzie chyba taki mecz, że zdroworozsądkowo można by nawet typować UCLA, ale my będziemy oczywiście kibicować Baylor i Jeremy. Mhm. A idąc dalej, idąc dalej, kto tam jeszcze w ich drabince czeka? To w ich regionie chyba drugą siłą są, ja bym powiedział, że mają to Kentucky, które chyba jest dwójką troszkę na wyrost, ale mają też Purdue z Jadenem Iveyem, czyli istnieje spora szansa, że jeśli przebiją się przez to UCLA w Sweet 16, to w Elite Eight trafią na Iveya lub Kentucky. Podejrzewam, że to będzie Ivey. Bo tak stawiam, że tutaj ja mam w tym momencie w swoim brakecie w Elite Eight Baylor kontra Purdue. Baylor tak bardziej życzeniowo, bo szczerze mówiąc bym chyba postawił na UCLA z tą drużyną weteranów normalnie, która powiedzmy wróciła w tym samym składzie, co była świetna w zeszłym sezonie w NCAA. Ale załóżmy, że Baylor ich pokona, to w finale swojego regionu, czyli w Elite Eight, będą mieć Purdue, Jadena Iveya, a potem z kolei zwycięzcę regionu tego, gdzie jest Iowa, Auburn, Kansas i tak dalej. Także Przepraszam. Baylor będzie grał ze zwycięzcą zachodu, czyli na przykład z Gonzagą. To kończąc, kogo masz w finale NCAA i kogo wytypować jako zwycięzcę? Czekaj, niech powiem, bo ja mam tak, z jednej strony mam Gonzagę z Baylor, z drugiej strony mam Auburn z Arizoną. I tutaj, szczerze mówiąc, na razie tego braketu nie skończyłem. Okej, okay, ale tak jak widzę, to gdzieś się... Final Four to jest Gonzaga, Baylor, Auburn i Arizona. To się wydaje mi taki dosyć pewny. To też jest takie mało prawdopodobne, bo są aż trzy jedynki, a rzadko kiedy aż tyle jedynek dochodzi do Final Four. Zwłaszcza mówię, i Gonzaga może dostać tutaj dzwona dosyć porządnego u siebie, chociaż ma teoretycznie w miarę łatwy region. I Arizona wydaje się tak pewną drużyną w tym momencie, że bym się zdziwił, gdyby weszli do tego Final Four w zasadzie takiej przekory turniejowej, ale mówię, w tym momencie mam w finale Gonzaga, Baylor, Auburn i Arizona, gdzie
Też się nie zdziwię, jeśli Baylor dostanie na przykład dzwona od Ivy'a i podium. Okej, okay, to myślę, że na dzisiaj możemy spokojnie kończyć materiał. Naprawdę bardzo, bardzo dużo wiedzy. Mam nadzieję, że nasi widzowie zdążą to w ogóle obejrzeć przed czwartkowym meczem Baylor, bo mam, no myślę, że z godzina 45 materiału się uzbierało. Też mam nadzieję, Maciek, że to nie jest nasz ostatni podcast nagrywany przed tym draftem 2022. Jeszcze może się też dogadamy, to już na czerwiec znowu, żeby w nocy razem oglądać draft. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A za dzisiaj dziękuję Tobie bardzo. Dzięki. Bo już mamy godzinę 23:30, więc po całym dniu znalazłeś chwilę, żeby też jeszcze pogadać o tym drafcie. No i widzimy się następnym razem. Dzięki bardzo, na razie. Dzięki, cześć.